mnie to najbardziej, wiesz co, w tym wszystkim, ja wiem, czy irytuje. To jest normalne, tak? I to jest normalne działanie. Natomiast powstają jakieś pomysły i dorabia się do nich taką gębę obserwacyjną. Czyli pomysł wieloświata gdzieś tam się narodził. Jakieś te wszechświaty Lindego i jakieś inne rzeczy. I nagle, jak WMAP przedstawił te swoje wyniki obserwacji, to gdzieś tam, a tutaj coś troszeczkę to promieniowanie tła wygląda inaczej, to może tam jest jakiś ślad. Tak. Że tak naprawdę my nie wiemy, czy to jest, czy z czym to się wiąże, ale dokładamy do tego filozofię, tak? Mamy jakieś obserwacje i z tych obserwacji nie wyciągamy wniosku, który miałby być prawdą, tylko dopisujemy. I możemy dopisać mnóstwo różnych hipotez do obserwacji. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym Pop Science. Dzisiaj będziemy rozmawiać o alternatywnych teoriach do Wielkiego Wybuchu, bo okazuje się, że są alternatywne albo były alternatywne teorie do Wielkiego Wybuchu i naukowcy zastanawiali się, w jaki sposób mógł się nasz wszechświat zacząć trochę inaczej niż to, co mówi nam teoria Wielkiego Wybuchu. O teorii Wielkiego Wybuchu już mieliśmy odcinek, więc odsyłamy was do niego, jeżeli nie wiecie, na czym polega ta teoria. A dzisiaj zajmiemy się tymi innymi. Czy ty masz jakąś swoją ulubioną, alternatywną teorię, czy raczej się nie zastanawiałeś nad tym? Absolutnie tak, absolutnie mam, bo myślę, że dzisiaj w te rejony też powędrujemy. I moja teoria jest taka, że Wszechświat został stworzony 4173 lata przed naszą erą i już. I już. Tak, i od tego czasu jest, natomiast cała reszta to już jest konsekwencja tego, jak dobrze został stworzony. I dobrze zakodowany. Dobrze zakodowany, dobrze wykreowany. Tak, ja jestem kreacjonalistą. Nie, jak to? Kreacjonistą. Kreacjonistą. Słuchaj, wyjść do tych alternatywnych, tak pokrótce, na czym polega teoria Wielkiego Wybuchu? Otóż około tam 14 miliardów lat temu, najprawdopodobniej, może trochę dłużej, może trochę krócej, tak. Raczej trochę dłużej niż trochę krócej, doszło do czegoś dziwnego. Nie wiemy tak naprawdę, co się zadziało, jakie były warunki początkowe i tak dalej. No to jest jakby cały czas tematem debaty, ale za bardzo nie mamy narzędzi matematycznych nawet, żeby policzyć, co tam się działo wcześniej. Wiemy tylko, że prawdopodobnie wtedy zaczęła się ekspansja, zaczęła się rozszerzać czasoprzestrzeń, pojawiła się materia, pojawiła się energia. I to wszystko doprowadziło do tego, co mamy dzisiaj. Wiemy to, ponieważ Hubble w latach 30. odkrył rozszerzanie się wszechświata. Wiemy to, ponieważ... W 26, przepraszam. Tak, pierwsze obserwacje Plutona i pierwsze doniesienia, a w 29 opublikował te informacje. Więc w 26, 29. Tak. Natomiast następnie, lata później, już nie pamiętam w którym, ale dwóch panów odkryło ślady promieniowania reliktowego. Encias to też potwierdziło. I Wilson, tak, w 65 roku odkryli i tak naprawdę to był też gwóźdź do trumny zwolenników. Jak się okazało, dosyć luźny, bo ta trumna jest wciąż otwarta. To jest taki gwóźdź zawias. Tak, gwóźdź zawias do trumny zwolenników tego modelu, o którym pewnie troszeczkę powiemy, tak. Modelu stanu stacjonarnego. I tutaj znowu, żeby powiedzieć troszkę, to musimy znów cofnąć się do czasów, kiedy to Albert Einstein przedstawił swoją ogólną teorię względności i jakby wieńczący to dzieło wzór, który jest równaniem pola. W tym wzorze jest przedstawiona taka niejako zależność wzajemna kształtu czy geometrii przestrzeni, w której jesteśmy zawieszeni. I masy, która, czy energii tak naprawdę, no bo wiadomo, że energia równa się masie, E równa się mc kwadrat, więc jest to tak zwany, jest jeden tensor krzywizny przestrzeni, a po drugiej stronie tego równania jest tensor energii momentu pędu. Dobra, to teraz mów, co to jest tensor, bo pewnie niewiele tensor, osób będzie tensor wiedziało. Jest to taki więcej wymiarowy wektor, tak? No, króciutko,
wielkości fizyczne możemy opisywać jako skalary, czyli tylko liczba z jakimś wymiarem 5 kg, tak? Mhm. Możemy opisywać te wielkości fizyczne jako wektory, czyli wielkość fizyczna nie dość, że ma jakąś wartość, to jeszcze zmiany występują w jakimś konkretnym kierunku i tutaj możemy mówić o prędkości 5 km na godzinę, ale w konkretnym jakimś tak. kierunku, czyli to symbolizuje jakiś wektor, czy też działająca siła, tak? Ileś newtonów nacisku na ten stół spowodowany działaniem mojej ręki. Jeśli rozłożymy to na powierzchnię, to będzie to ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. To są wielkości wektorowe. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takimi bardziej złożonymi jakby systemami, no to wtedy ta multiwektorowość w postaci macierzy jest przedstawiana i też przechodzimy do takich wielkości tensorowych, gdzie mamy takie opisy ileś na ileś czynników, tak? Mhm. I to są te, każdy punkt takiego tensora, to może być dosyć skomplikowana jakaś wielkość. Więc w momencie, gdy... Czyli na przykład pole może być, niektóre tak, z pól mogą być opisywane tensorami. Mogą to być pola wektorowe, ale mogą być opisane ogólnie tensorem, tak? I tutaj my przechodzimy jakby do uproszczenia tego opisu, bo te równania wektorowe, one są takie, no, są dosyć już no, skomplikowane, natomiast jest ich, żeby opisać jakiś system, musimy użyć wiele tych równań. Tensor potrafi zwinąć te wszystkie wymiary wektorowe i pokazać to samo w troszkę prostszy sposób. Mhm. Tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę tam notyfikacje możemy i to w jaki sposób tam te tensory wariantne, kowariantne jakieś. No już bez mniejsza o to. Wiadomo mniej więcej o co chodzi. W każdym razie to równanie pola ono w zapisie jest takie, no wydaje się być dosyć proste, natomiast nie było zbyt proste do rozwiązania. Sam Albert Einstein, on rozwiązał, oczywiście, no to był genialny matematyk, on rozwiązał to równanie pola, przy czym tam jego założenia, jego sposób myślenia o wszechświecie był trochę inny i o tym zaraz powiemy. Natomiast to równanie, tym równaniem zajął się matematyk Alexander Friedman i on wprowadził dodatkowe jakby elementy w rozwiązaniu tego równania, które pozwoliły na jakby łatwiejszą jego interpretację z punktu widzenia kosmologicznego. I Friedman właśnie wprowadził takie elementy związane z geometrią. I dzięki temu właśnie w momencie, gdy pojawiła się, tutaj Aleksander Friedman to też jest taka postać, można powiedzieć, tragiczna, bo kiedyś słyszałem taką opinię, że gdyby on przeżył, bo on dosyć młodo zmarł, no, tak naprawdę z biedy, tak zmarł na suchoty. No, to jest taka choroba... Tam, szlachetna choroba poetów. Poetów i matematyków w dawnym Związku Radzieckim, tak, tym, tam w latach 20-30. Więc gdyby on przeżył, gdyby, nie wiem, udało mu się uciec gdzieś na zachód, to niektórzy twierdzą, że byłby jednym z najwybitniejszych takich umysłów matematycznych na poziomie, no nie wiem, czy Gaussa, ale pewnie jakiegoś Banacha czy innych, tak, takim wybitnym matematykiem. W każdym razie z tych rozwiązań, które wprowadził Friedman, on tam wprowadził pojęcie krzywizny przestrzeni, wprowadził te do rozwiązań tego, wprowadził ten tensor krzywizny przestrzeni, który myślę, że tutaj powinny pojawić się te grafiki z przestrzenią o krzywiźnie zerowej, dodatniej i ujemnej, czyli ta przestrzeń taka sferyczna, k równa się plus 1, przestrzeń zupełnie płaska, k równa się 0 i przestrzeń taka o takim siodło, dziwnym kształcie siodła. Tutaj też jest warto o tym troszeczkę powiedzieć, tak? Bo skoro już jesteśmy przy tych tematach, czym te przestrzenie się charakteryzują? No jeżeli je sobie wyobrazimy dokładnie tak, jak tutaj przed chwilką to zostało powiedziane, to najprościej
możemy powiedzieć o tym, jaka będzie suma kątów w trójkącie, bo na sferze suma kątów w trójkącie dowolnym na powierzchni sfery jest zawsze większa niż 180 stopni. Na płaszczyźnie to będzie dokładnie 180 mm-hmm. stopni, a w siodle będzie to zawsze mniej niż 180 stopni. Ale też dwie linie równoległe. Jeżeli poprowadzimy dwie linie równoległe na płaszczyźnie, tak, to one zawsze będą równoległe. Tak. Jeżeli poprowadzimy dwie linie równoległe tutaj, w tym pokoju, w którym jesteśmy, to ze względu na to, że jesteśmy na okrągłej ziemi, one się zejdą gdzieś tam daleko, tak? Czyli one się złączą. Natomiast gdyby krzywizna była ujemna, czyli gdybyśmy byli na tym takim dziwnym siodle, to one, mimo że lokalnie są równoległe, to one się gdzieś tam daleko rozlezą, tak? I zaczną się od siebie oddalać. Bo tu oddalać. Musimy pamiętać, że sfera jest krzywa nie tylko przód, tył, ale też lewo-prawo. Tak, lewo-prawo, tak. Bo gdybyśmy na walcu to zrobili, to też by się nie zeszło. Oczywiście, nie? No to jest to przestrzeń walcowa, to jest jedna z tych, które też się tam rozważało w modelach kosmologicznych, ale to jest jakby taki wstęp do tych przestrzeni sferycznych. Natomiast to jest niby matematycznie proste i Friedman nie myślał jakby o wszechświecie, on myślał o matematyce, tak, o takich jakby prostym pokazaniu, jak te rozwiązania wyglądają, ale to wszystko wykorzystał ksiądz profesor Lemaître, który właśnie to jest też bardzo ciekawa historia i tutaj już ta pierwsza faza popowania. A dzisiaj będziemy popować, no tylko jedną mam, w zasadzie dwie powieści. Myślałem, że masz tam peje. Nie. To jest książka, którą chyba już tutaj kiedyś miałem. To jest bardzo taka ulubiona książka profesora Hellera, też księdza profesora Michała Hellera, Ewolucja kosmosu i kosmologii. To jest opracowanie popularno-naukowe, które pokazuje o tym, jak ta kosmologia wyglądała, jakie było podejście do kosmologii, jakie były te rozważania poszczególnych jakby naukowców w momencie, kiedy to się wszystko rodziło, tak? Czyli w latach 30., 40., jak do tego podchodzono. I tutaj właśnie w tej książce też jest opisana ta przygoda Lemaître'a, bo to Lemaître, znaczy to ujrzało światło dzienne za pośrednictwem asystenta Lemaître'a, który jakby opisał zachowanie profesora, no bo takie profesorskie zachowanie, takie naukowe. Kiedy to on był tam chyba w 26 roku na wykładzie Edwina Powella Hubble'a. I na tym wykładzie Hubble nieśmiało przedstawił swoje wyniki. On się trochę bał tej interpretacji właśnie tej ucieczki, którą zaobserwował, ale przedstawił to. A Lemaître już nad tymi kwestiami związanymi z ogólną teorią względności i zrównaniem pola troszeczkę siedział. No i on jakby zauważył, że to wszystko mu zaczyna grać. I on wtedy, tak jak ten jego asystent opisał, spędził całą noc siedząc i jakby nad ranem ten chyba najsłynniejszy taki diagram pokazujący ewolucję wszechświata, gdzie jest ewolucja w zależności od tego parametru K, a jak potem się okazało, od ten parametr K jest rządzony, czyli krzywizna czasoprzestrzeni jest rządzona tym, jaki jest rozkład gęstości, czyli masy. Mhm. Tam jeszcze wchodzi taki parametr gęstości omega, ale tak naprawdę ile jest masy we wszechświecie, w tych rozmiarach, które wiemy, mamy. Wiemy, masa zagina czasoprzestrzeń. Oczywiście. Działa grawitacyjnie i to, ile jest masy, jaka jest średnia gęstość wszechświata, to powoduje, że ten wszechświat gdzieś się tam zaczął się rozwijać i myślę, że ja tym palcem nie będę wodził, tylko wyświetlimy tutaj ten właśnie taki wykres, że są ta krzywa się gdzieś tam ma swoją kulminację i się zamyka. Gdy przestrzeń jest płaska, czyli akurat jest jakaś tam masa wszechświata odpowiednia, to ten wszechświat się rodzi, no i rośnie niejako w nieskończoność. Natomiast gdy tej masy jest tam odpowiednio mniej, no to on nie dość, że
że rośnie, to jeszcze tam jakoś ewoluuje jeszcze bardziej, tak? Czyli mamy, jedno jest takie graniczne, jedno to jest zamknięta krzywa ewolucyjna i jedno jest taka otwarta krzywa ewolucyjna. Nie, nie mam pod ręki książki Hawkinga, tam leży daleko, i tam, ale tam jest, były tam jest taki obrazek, takie, tak, no. Jest to fajnie wytłumaczone. No i Lemaître jakby rozpoczął tę całą sprawę, no i Einstein na samym początku... Jest tam. Na samym początku on jakby nie przyjmował do wiadomości tego, że wszechświat się rozwija. Mhm. Więc on w swoich próbach opisania wszechświata, a rozwiązaniem równania Einsteina jest ewolucja takiego, to jest parametr skali, mówi się o tym parametr skali wszechświata, takie R, ale to nie są rozmiary. Możemy to utożsamiać z rozmiarami, z tym, że wszechświat puchnie, natomiast musimy wiedzieć jedno, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli mówić o tym, że rosną rozmiary, to rozmiary muszą rosnąć w jakimś układzie odniesienia. Ale jeżeli układ odniesienia rośnie, no to te rozmiary dopiero my w ramach tego układu odniesienia możemy wyznaczyć. Więc cały wszechświat to jest parametr skali, tak on jest nazywany. A właśnie, bo teraz pytanko jest i ja się natknąłem na to pytanko. I to, że wszechświat się rozszerza, to co zaobserwował Hubble, on zaobserwował to przesunięcie do czerwieni, to jest tutaj bardzo ważne. Często się tak to wiąże z efektem Dopplera i pokazuje się to na przykładzie chociażby tej już wyświechtanej karetki, która jak się do nas zbliża, to słyszymy wyższy dźwięk, bo jest kompresja tej fali, bo się źródło tego dźwięku do nas zbliża, a znowu jak nas mija, to się rozciąga ta fala i jest taka właśnie, bym powiedział, niższe te dźwięki. I tutaj mamy coś podobnego, jeżeli się źródło do nas zbliża, to się w kierunku fioletu na tej naszej skali wszystkie te elementy, te linie przesuwają, a jeżeli coś się oddala, no to też ten efekt zachodzi bardziej w kierunku czerwieni i to takie właśnie przesunięcie ku czerwieni jest tym, co pokazało nam i co odkrył Hubble i tym samym pokazał nam, że wszechświat się rozszerza. Czy są jakieś inne obserwacje, które pokazują, że wszechświat się rozszerza? Czy to jest jedyne narzędzie, które mamy tak naprawdę, które jest w stanie nam o tym opowiedzieć? Natknąłeś się kiedyś na jakieś inne? Nie, to jest w zasadzie jedyne narzędzie, bo my z niego korzystamy. My nie mamy... Tu musimy sobie uświadomić rzecz następującą, że my dzisiaj i w zasadzie od czasów tych, kiedy tam używamy teleskopów i od czasu, kiedy tak naprawdę spektroskopia jakby weszła i mamy w wielu zakresach fal elektromagnetycznych obserwacje wszechświata, my nie mamy innego skutecznego narzędzia kosmologicznego, dzięki któremu możemy badać wszechświat jako całość. Mhm. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no ale fale grawitacyjne już tam od tamtych 6 czy 7 lat obserwujemy. Tak, tylko że my obserwujemy, że docierają do nas te fale grawitacyjne, ale tak naprawdę nic więcej. One niosą informacje o pewnych zjawiskach. My możemy próbować odszukać na bazie modeli, które tworzymy, odszukać postarać się zasymulować to, co żeśmy zaobserwowali, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie, jak daleko i jakie zjawisko miało miejsce. Staramy się szukać odpowiedników gdzieś w tych obrazach w głębokim kosmosie, odpowiedników tych rzekomych sytuacji, obiektów, które w postaci wytworzyły te fale grawitacyjne, ale to jest tylko to. My nie mamy odpowiednika jakby dopplerowskiego dla fal grawitacyjnych. Ale myślę, zobacz, że... nawet gdybyśmy mieli, co jakby no można by było sobie wymyślić, że jeżeli mamy odpowiednio czuły instrument, to bylibyśmy w stanie zauważyć, jak różnią się fale, które do nas przychodzą, a wiemy, że na przykład z Andromedy gdzieś tam przychodzą, tak. Więc wiemy, że ona się zbliża do nas. I jednocześnie widzieć te, które dochodzą od obiektów, które teoretycznie się oddalają, ale to znowu jest oparte o efekt Dopplera. Ale nie? My też tak. To są znów fale, tylko trochę inne. Ja myślę, że te fale grawitacyjne, one, przyznam szczerze, że nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, tu trzeba by zapytać pewnie kogoś, kto się relatywistyczną fizyką bardziej
interesuje. Natomiast być może tutaj w teoretycznych badaniach fal grawitacyjnych też występuje jakby to zjawisko, że jeżeli źródło się porusza, aczkolwiek fale grawitacyjne no, powstają wówczas, gdy masy się poruszają, tak, i z przyspieszeniem, więc jeśli się porusza w naszą stronę albo w stronę przeciwną, to charakter tych fal będzie jakoś... Tylko, że to jest technologia, która ja wierzę, że za jakiś czas będzie coraz dokładniejsza i coraz lepsza. Póki co to nie jest ona instrument. Jeszcze nie jest. Mamy neutrina... Ale właśnie, poczekaj, bo to trzeba podrążyć. Bo tak naprawdę, zaraz, będziemy za chwilę mówili o różnych innych podejściach do początku wszechświata, albo nawet braku początku, bo i takie przecież są. I tak naprawdę, zobacz, no mamy jakby kilka takich mocnych przesłanek, dzięki czemu to nie jest tak, że jakby drogą losowania naukowcy, kosmologowie wybrali sobie teorię Wielkiego Wybuchu, która bardzo szybko powinna zmienić nazwę moim zdaniem, bo jest bardzo myląca. To znaczy już kosmologowie już raczej nie uzyskują, używają tej i wręcz się żachają na stwierdzenie Big Bang, czyli Wielki Wybuch. To jest pojęcie, które pojawiło się, Lemaître wprowadził to prajajo, tak, to jajo takie kosmiczne, czy jądro, z którego wszystko niby powstało. Chyba George Gamow jako pierwszy wprowadził to pojęcie Wielkiego Wybuchu. Prześmiewczo. Tak, dosyć prześmiewczo. No on to badał i termodynamicznie doszedł do przekonania, że to wszystko było bardzo małe, bardzo gorące, bardzo gęste. Tak? I on jakby termodynamicznie, rzecz ujmując, pokazał, że to powinno, że było coś takie małe i eksplodowało. Tak? No dokładnie, ale to się nie wzięło znikąd, bo tak, po pierwsze, to rozszerzanie się wszechświata, to jakby siłą rzeczy, wiedząc, że fizyka działa raczej tak samo wszędzie, bo nie obserwujemy tego, żeby w innych rejonach wyglądało to inaczej, no to jeżeli coś się rozszerza, no to musiało się z czegoś wziąć, nie? Więc jakby Lemaître zresztą razem z kolegami odwracając sobie sytuację, doszli do wniosku, że musiał być ten prapoczątek. Tak. To jest jedna rzecz, nie? Czyli to przesunięcie do czerwieni, które nam mówi o tym, że się wszechświat rozszerza. Druga rzecz, promieniowanie tła, które zostało odkryte i to jest kolejne takie, były próby nawet przy teorii stanu stacjonarnego wszechświata, czyli że zawsze istniał i tak dalej, takie próby użycia tego promieniowania do tej teorii właśnie, że na przykład gwiazdy mogły wypromieniowywać i tak dalej, ale jakby tam się to kupy nie trzyma, to zresztą o tym powiemy. Natomiast ja się zastanawiam, jaka jest szansa, że to przesunięcie ku czerwieni to jest jakiś efekt, który my obserwujemy, który wcale nie oznacza, że się przestrzeń rozszerza, nie? Tylko wynika z czegoś innego. Wydaje się, że mała. Jest mała, no próbowano tłumaczyć to. Jest efekt Dopplera, który wiemy, jak działa. Ale wiesz, jest inna rzecz, chociaż taka no, ciężka do jakiegoś takiego, do obrony fizycznej, ale niektórzy jednak to bronią. Ja mam takiego kolegę, takiego pana z pochodzenia Czecha, który jakby usiłuje pokazać swoją teorię, że wszechświat wygląda zupełnie inaczej, że nie potrzeba jest rozszerzania wszechświata, żeby pokazać aktualny stan. Natomiast nie będę w to jakby wnikał. Ja z dużym trudem pozbyłem się, że tak powiem, jego towarzystwa, bo był taki natarczywy, taki, taki pseudofolia i tak dalej. Rozumiem. Aczkolwiek on tak nie uważał. Natomiast wiesz, to jest jakby ciekawy temat, ale, bo wydaje się, że jakby to jest bardzo... Ale przesunięcie ku czerwieni może być, jest tak, z jednej strony jest spowodowane efektem Dopplera, ale także spowodowane może być polem grawitacyjnym. Im silniejsze pole grawitacyjne, tym bardziej czerwone światło, ta energia jakby jest zabierana przez to pole grawitacyjne, więc była kiedyś taka koncepcja, że być może te obiekty, które są bardziej przesunięte ku czerwieni, to są po prostu bardziej masywne. Dzięki właśnie tej masie światło jest przesuwane w stronę czerwoną. I niektórzy bronili tej właśnie koncepcji, ale... Albo nagromadzenie masy pomiędzy nami, bo przecież jest gaz międzygalaktyczny, jest wszystko, może natomiast, to powodować. Natomiast, wiesz, tutaj jest sprawa taka, że przecież... wszystkie obserwacje się doskonale zgadzają z interpretacją dopplerowską. To, co Edwin Hubble wprowadził, to jest jakby było podstawą pod wprowadzenie takiej
uniwersalnej wartości związanej z ekspansją wszechświata, tak zwanej stałej Hubble'a, dzięki której my, znając przesunięcie ku czerwieni, a tak naprawdę prędkość, jesteśmy w stanie natychmiast powiedzieć, jaka jest odległość, tak? No bo to jest w zależności. Stała Hubble'a, prędkość ucieczki i odległość. One są jakby w bardzo ścisłej zależności. Pokazują, że ta przestrzeń jest generalnie dosyć prosta. I natomiast ta interpretacja dawałaby nam takie duże zaburzenia i nie byłaby aż taka jasna i taka klarowna. Ja to jestem zawsze stoję na stanowisku tej brzytwy Okhama, że te najprostsze wyjaśnienia są najbardziej jakby skuteczne, co za tym idzie, mnie nie przekonują, mimo że no, to jest to jakby językiem oficjalnej kosmologii i nauki ciemna materia i ciemna energia, ale coś, czego nie ma, tak długo, jak długo nie zostanie złapane, chociaż my nie wiemy, czym jest ciemna materia, to jednak już próbujemy ją dokonać jej detekcji. Detektory ciemnej materii, a tak naprawdę WIMP-ów istnieją. Ale to też jakby jeszcze pewnie dzisiaj się pojawi, bo teoria Wielkiego Wybuchu ma wiele kwestii, a tak naprawdę próba pogodzenia ze sobą obserwacji tych właśnie obserwacji wszechświata z jednej strony, a co za tym idzie, badania stałej Hubble'a, czyli tempa ekspansji, badania tego, jak to wszystko jest powiązane poprzez wzory wynikające z równania pola Einsteina z tym, jak powinien teoretycznie wszechświat ewoluować, to powoduje i sprawia, że my musimy do naszych obserwacji dokładać, mówiłem o tych krzywiznach, k minus 1 plus 1, 0, co jest związane z tą parametrem omega, parametrem gęstości. Nagle się okazuje, że nasz wszechświat ewoluuje gdzieś na granicy, tak? No dzisiaj wiemy, że troszeczkę ponad tą granicą, bo te obserwacje są coraz dokładniejsze, te wyznaczenia odległości, bo to jest bardzo kluczowe, tak? I świece standardowe, które my stosujemy. W sensie tu jest tak dużo tych puzli pojedynczych, tak, które jak się układają, to nagle nam się jawi, że jednak ten wielki wybuch, a nieco innego. Tak, że to jest to, daje nam właśnie tę odpowiedź, że te wszystkie inne jakby takie teorie, które się gdzieś tam pojawiały i o których dzisiaj za chwilę pewnie powiemy jeszcze trochę więcej, że one miały swoją jakby swoje 5 minut, ale dosyć szybko traciły na znaczeniu, czy może inaczej, straciły zupełnie na znaczeniu, gdy nagle okazało się, że odkryto coś, tak jak chociażby odkrycie promieniowania tła, które nagle jakby odrzuciło te wszystkie teorie stanu stacjonarnego czy quasi-stacjonarnego, w które się gdzieś tam w historii rozwoju kosmologii, tak, i rozwoju naszej wiedzy na temat wszechświata jako całości gdzieś pojawiały. Mhm. Aczkolwiek jeszcze w 93 panowie od teorii stacjonarnego wszechświata próbowali tam podrygi jakieś zrobić, więc mocno się tam pan Hoyle i koledzy uczepili. Tak, Fred Hoyle, Narlikar, bo oni byli jakby twórcami. Fred Hoyle był twórcą tej teorii stanu stacjonarnego, ale tam było mnóstwo, te wszechświaty de Sittera, te różne rozwiązania. Cała masa przeróżnych koncepcji się pojawiała, natomiast one tak naprawdę różniły się pewnymi szczegółami matematycznymi. One miały swoje znaczenie, była ta wielka dyskusja w latach 30., kiedy zaczęto zajmować się problemem, tak? I kiedy jeszcze nie do końca było wiadomo, co oznacza i czym tak naprawdę jest to, co zaobserwował Edwin Hubble, kiedy ta interpretacja, przecież to, co mówiłem, Edwin Hubble przez 3 lata obawiał się opublikować swoje wyniki, bo się zastanawiał, czy ta interpretacja doplerowska jest słuszna. No bo to też warto o tym powiedzieć. Dlatego zapytałem o to, wiesz, bo jakby, no wiesz, no my to przyjmujemy za pewnik w pewnym sensie, bo właśnie, wiesz, wiemy, jak dużo tych puzli jest innych, które nam ten obrazek układają i na tej podstawie też można sobie tutaj interpolować to, że to też działa w ten sposób. No ale wiem, że pojawiają się takie pytania i takie głosy, także będąc tutaj adwokatem diabła, postanowiłem to pytanie też zadać, żeby to wybrzmiało. Więc tak, no, jakby
pewność jest wielka, że tak powiem. Wiadomo, nigdy nie jest stuprocentowa, ale razem zusammen do kupy z innymi tymi puzzlami, tak jak to już określiłem, mamy bardzo dużą pewność, że to właśnie ucieczka i rozszerzanie się czasoprzestrzeni odpowiada za to przesunięcie. Cóż tam szukasz? Nie, tak wiesz co, patrzę, bo dosyć istotne były te prace Friedmana, Robertsona Walkera. Dzisiaj takie prace matematyczne, które jakby uściśliły matematyczne pojęcie tej geometrii przestrzeni, bo to wszystko, ten nasz wszechświat rodził się właśnie w latach 30., 40. i rodził się nie tylko na gruncie pracy fizyków, astrofizyków, tak jak dzisiaj jest to często mylnie jakby brane pod uwagę, tylko tam bardzo mocno matematycy też pracowali nad taką formalną stroną rozwiązań tego całego problemu. Także nie tylko Friedman, ale Robertson i Walker, którzy wprowadzili ten tensor G, tensor metryki przestrzeni, który tam jest odpowiednio opisany. Więc to, o czym warto chyba wspomnieć w tej chwili, to kilka pojęć, które też się zrodziło jakby w momencie, gdy mówimy o kosmologii, które pojawiły się w czasie, gdy badano wszechświat i które jakby były sugestią dla tych, którzy nad wszechświatem jako całością się naukowo zastanawiali. To jest jednorodność i izotropowość, te dwa pojęcia. Jednorodny, czyli w każdym miejscu taki sam, a izotropowy w każdym kierunku taki sam. Do tego jeszcze dochodzi zasada kosmologiczna i tu myślę, że też zasada kopernikańska, że w każdym punkcie we wszechświecie prawa fizyki są takie same. Zasada kosmologiczna, która mówi nam, i to jest dopiero, bo teraz zobaczcie, to jest dopiero ważne. Bo gdy mówimy o rozszerzającym się wszechświecie, to każdy obserwator jest równouprawniony tym rozszerzającym się wszechświecie. Prawdziwe równouprawnienie. Tak, tam jest prawdziwe równouprawnienie i to jest ta zasada kosmologiczna, która mówi, że z każdego punktu i każdy punkt w tym wszechświecie jest równouprawniony. I tutaj często się jakby pokazuje takie przykłady, które mają nam to uzmysłowić. Bo my z punktu widzenia naszego widzimy kosmos taki, jaki zaobserwował Edwin Hubble, a później Penzias i Wilson zaobserwowali promieniowanie tła, które przez kolejne satelitarne misje, tam WMAP i Planck, jest jakaś nowa chyba misja też, jest? Był Planck, Kobe i WMAP. Kobe był najwcześniej. Najwcześniej był, tak? Tak, potem może był WMAP, a Planck ten najdokładniejszy. Okay. Ale gdzieś słyszałem, że jakieś nowe misje są planowane, żeby jeszcze dokładniej to promieniowanie tła to trzeba się przyjrzeć. Przebadać i dokonać tych obserwacji. Więc z punktu widzenia nas jako obserwatorów, im będziemy obserwować dalsze obiekty, tym szybciej się one od nas oddalają. Aż dojdziemy do granicy, którą jest to promieniowanie tła i jeśli znaleźlibyśmy metodę zaobserwowania choćby neutrin, które tam wcześniej się wyzwoliły, ale ich strumień jest tak mały, że jest to bardzo trudne, no to moglibyśmy obejrzeć te wcześniejsze etapy, tuż po powstaniu, po wielkim wybuchu. Zostańmy przy tym pojęciu, bo ono jest takie dosyć proste i plastyczne. Ale teraz zobacz. Ale wiesz co, nie jesteśmy w stanie tak bardzo daleko sięgnąć z promieniowaniem, bo wszechświat nie był przezroczysty, nie? Dopiero dlatego mówię o neutrinach. Dopiero, no tak, ale nawet... Ale to jesteśmy jeszcze kawałek dalej. Tak. Natomiast do czego ja zmierzam? Że zobacz, im jesteśmy dalej, tym widzimy młodszy wszechświat. I teraz samo pojęcie wielkiego wybuchu dla nas, my bardzo często wyobrażamy sobie wybuch jako takie coś, które działo się gdzieś. Tak, tak, tak. Natomiast z punktu widzenia nas jako obserwatorów, wielki wybuch jest tą najbardziej odległą sferą, która nas otacza. Jest granicą wszechświata.
Czyli wielki, my jesteśmy wewnątrz wielkiego wybuchu. Wielki wybuch jest tą najdalszą sferą, ale jeśli wzięlibyśmy dowolnego innego obserwatora, który jest gdzieś tam w tej odległej galaktyce, to dla niego my jesteśmy tą granicą, czy blisko tej granicy. Jeżeli gdzieś w jakimś kwazarze o przesunięciu ku czerwieni, nie wiem, naście, czyli takim, który narodził się ledwie pół miliarda lat po wielkim wybuchu, jeśli tam jest jakiś obserwator, to dla niego my jesteśmy tym, tym wczesnym etapem. Bo do niego docierają teraz, znaczy teraz, do niego dociera docierają światło fotony, od nas, które tak, od nas miliardy tak, lat temu poruszyły. A do nas dopiero dotarły jakiś czas temu te fotony i tak naprawdę istnieje kilka problemów, które się pojawiają w opisie i w tym całym jakby kosmologicznym obrazie naszego świata. Po pierwsze, problem horyzontu. My tego horyzontu, on się ciągle od nas oddala i oddala się tak, że my nie jesteśmy w stanie go zaobserwować. I to, jak daleko jest ten horyzont, my nie wiemy, jak on jest daleko, bo my go nie widzimy i my go nie zobaczymy. Więc my tak naprawdę nie wiemy, jak wielki jest wszechświat. To jest dla nas problem. My tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie przypuszczać na bazie modeli i naszych jakichś świętych założeń. A te święte założenia są takie, że my, żeby wszechświat był w miarę płaski, bo on jest lokalnie płaski, więc żeby był w miarę płaski w całości, no to my zakładamy, że parametr gęstości powinien być taki, czyli średnia gęstość wszechświata powinna być jakaś. Obserwujemy, że tych galaktyk jest za mało, więc wprowadziliśmy ciemną materię i ciemną energię. Ja właśnie się zastanawiam, jak to było w ogóle z tym, tam to też wynika z równań, tak? Ta ciemna materia, ciemna energia. No, bo to warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że sobie tam ktoś usiadł i z ucha wyjął, nie? Tylko po prostu w liczbach wychodzi, że coś w liczbach tam być musi. Tak, że powinno coś takiego być, że to, ta ciemna energia to jest to napędzanie dodatkowe, czyli to przyspieszanie ewolucji wszechświata. Coś pewnie sprawia jakaś własność tej czasoprzestrzeni, że tak, opuchnie, nie? Ciemna materia to jest ta dodatkowa masa, która jest niezbędna, żeby ten wszechświat w ogóle się zachowywał blisko, bo gdyby nie było tej ciemnej materii, no to on się rozszerza w nieskończoność. Natomiast zaobserwowano, że on się rozszerza coraz szybciej, że są jakieś wahania tej prędkości, że niezgodnie z modelem, takim płaskim, co oznacza, że jeszcze powinno być coś, co dodatkowo rozpręża ten wszechświat. Napędza. Tak, i dlatego ta ciemna energia, tylko że my nie wiemy, czym to jest. Tak jak ciemna materia, jest wiele teorii, aksjony, WIMPy, jakieś tam obiekty halo, takie mniej, bardziej masywne, bo one działają, oddziałują grawitacyjnie, ale w żaden inny sposób. No i to, co wspomniałem, są detektory, tych detektorów już jest dosyć sporo, one są na bazie takich specjalnych kryształów i zakłada się, że te WIMPy, które oddziałują grawitacyjnie, że one dostając się w obręb tego kryształu będą odchylać właśnie grawitacyjnie te elementy tego kryształu, co spowoduje, że per saldo energia, którą będziemy w stanie zmierzyć, będzie troszkę wyższa niż taka wynikająca z normalnych zjawisk. Tak? WIMP, tu warto zaznaczyć, to jest słabo oddziałująca masywna cząstka. Tak. Dosłownie, więc jakby takie założenie ona, jest, że mogą ona takie nie istnieć. Oddziałuje elektromagnetycznie, też się jakoś tam szczególnie nie zderza, tak? One są bardzo, bardzo elastyczne w tych zderzeniach, czyli nie powstają jakieś tam inne rzeczy oprócz odchylenia, które przez kalorymetry może być mierzone. I tak jak ostatnio o tym czytałem, to z tych detektorów już wynika, że niby jest jakiś szum, tak? Że coś tam niby się dzieje, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo. To trzeba dobrze zbadać, bo wiesz, niby neutryna były szybsze niż światło, nie? A, no to tak, to niby jest wiele, wiele różnych rzeczy. Więc tak, jednorodność, izotropowość, zasada kopernikańska, w każdym miejscu jesteśmy te same prawa fizyki, wszechświat w każdym miejscu jest taki sam i obserwator w dowolnym miejscu zobaczy dokładnie to samo, co my. Czyli tutaj możemy sobie wyobrazić balon, który puchnie.
I na tym balonie, jeżeli zaznaczymy jakieś kropki, no to z czasem odległości tych kropek będą rosły, ale zauważmy, że z naszego punktu widzenia one będą się oddalać od nas, ale z punktu widzenia każdej innej narysowanej kropki będzie dokładnie to samo. Dobrym tutaj nawet pomysłem jest przedstawianie nie balona, bo to najczęściej balon jest tutaj, wiesz, tak, brany jako przykład, tylko ciasta z rodzynkami, bo to jest jeszcze lepsze zobrazowanie tego. Jak puchniesz i widzisz, że każdy rodzynek się odsuwa od pozostałego rodzynka i po prostu materia jest... Bo masz to w 3D, a balon to jest powierzchnia. A że materia jest ułożona fraktalnie w takim wszechświecie, to tak... Nie jest równomiernie, bo to też jest tak, że ta jednorodność to jest taka wielkoskalowa cecha, ale my dzisiaj już widzimy, że oczywiście on jest mniej więcej taki sam w każdym miejscu, ale materia się wzdłuż takich włókien, wzdłuż tak, takich właśnie miejsc się składa. No i skoro mówiłeś o tych... pokazał też wspomniany przez ciebie W-Map czy Planck, tak, że ta niejednorodność jest tego promieniowania reliktowego też, tak, nie są miejsca. To już... są jakieś tam rzędu tysięcznych stopnia, tak, tak naprawdę już różnica, wtedy, już w momencie, wciąż, gdy oddzieliło się promieniowanie od materii, gdzie materia stała się przeźroczysta dla promieniowania, bo to z tego momentu jakby pochodzi ta garść fotonów, które my obserwujemy. I tu znowu trzeba sobie zdać sprawę, że my niejako widzimy, patrzymy i niejako widzimy je gdzieś, ale skoro powiedziałem, że my widzimy ten brzeg wszechświata gdzieś tam daleko, ale ten ktoś, kto jest daleko, on widzi brzeg wszechświata tu. Więc te fotony są też tutaj, wokół nas. Średnio albo tam koło były. 400 fotonów w każdym centymetrze sześciennym, tych fotonów właśnie, no bo one muszą tutaj być. Tylko to już są nie nasze. Nie? No, to można powiedzieć, to jest... jakby tak to obrazować, to są tak, te stamtąd po tak, prostu, nie? Które doleciały. Te, które nasza więc, część przestrzeni wyemitowała już są więc gdzie to jest ta... O ile tak naprawdę w przypadku fotonu możemy w ogóle mówić o tym gdzie indziej, nie? Bo tak, musimy pamiętać, że dla niego przecież to skrócenie Lorenza czasoprzestrzeni jest nieskończone. Tak. Przynajmniej według czyli matematyki, foton którą powinien mamy. Być, on jest jemu cały powinno czas to samo. Być obojętnie, gdzie jest. On tak, jest wszędzie, nie? Tak, tak naprawdę. To co jeszcze, o czym jeszcze warto powiedzieć, bo z punktu widzenia kosmologicznego niezwykle ważną zasadą i z punktu widzenia jakby też naszej obecności, nas jako obserwatora, niezwykle ważną zasadą, o której warto wspomnieć, jest zasada antropiczna. Tak. Bo za to właśnie my się czasami zastanawiamy, że w ewolucji naszego wszechświata, gdy będziemy jakby, gdy obserwujemy te coraz wcześniejsze momenty, sięgając coraz dalej, aż do promieniowania tła, my możemy spróbować przynajmniej teoretycznie posunąć się jeszcze kawałek. A co było wcześniej, a co było jeszcze wcześniej i jeszcze wcześniej. No i tam mówimy o tych epokach promienistej, hadronowej, tej wcześniejszej. Te epoki, w których coś tam się działo, tak, gdzie rzeczywiście ta pierwotna energia, która uwolniła się w jakiś tam sposób albo była tak skompresowana, że otrzymała szansę, żeby się rozprężyć, tworząc jednocześnie przestrzeń, ta energia, no zgodnie z einsteinowskim E równa się mc kwadrat, zaczęła się skraplać, tak można takiego słowa użyć, w te pojawy materialne. Aczkolwiek my wiemy, że te wszystkie kwarki, elektrony, jakkolwiek byśmy te cząstki nie nazywali, to one są tylko takimi, nie wiem, bardzo dziwnymi zaburzeniami znowu pola energetycznego. Są tymi funkcjami falowymi, no tak, to są taką wygląda matematyką. Natomiast tutaj pojawia się wiele tych takich dziwnych momentów, gdy wszechświat się rozwijał, on zgodnie z tą termodynamiczną koncepcją, on stygł, a w momencie, gdy stygł, no to te warunki się zmieniały i te prawa fizyczne też ulegały modyfikacji.
Mówi się o łamaniu symetrii, o tym, że w pewnym momencie coś, co było jednym, tak, ta książka, ja jej nie zniszczę, ale to zasymuluję, że ta książka, że część stron poszła w jedną stronę, część z drugą i się rozdzieliło, tak? Czyli oddziaływanie, które było jednym, takim jednolitym jakby spoiwem fizycznym, ono podzieliło się na dwa różne. Że nagle ten świat grawitacyjny i świat masy, bo masa się skropliła, on się oddzielił od świata energii, od świata jakichś fotonów, czyli to oddziaływanie związane z elektromagnetosłabe, tak? Ono się oddzieliło, grawitacyjne, potem się oddzieliło to działanie silne, które spaja kwarki, tak? W nukleonach czy w innych hadronach, stąd też nazwy tych epok. W każdym razie te dziwne rzeczy się działy, tak? I do czego zmierzam? Bo pokrętny jest... Często bardzo szybko się działy. To były ułamki z naszego punktu widzenia, to było bu i już, tak? To było bu i już ten wszechświat tak tyk i już się rozwija tak powolutku. Natomiast wtedy właśnie w czasie tych momentów, które nazywamy tym spontanicznym łamaniem symetrii, a do którego my dzisiaj dochodzimy, bo my takie warunki, może nie dokładnie takie, jak były zupełnie na początku, ale takie, jak były w tych pierwszych momentach, w tych pierwszych mikrosekundach. My jesteśmy w stanie tworzyć, wyzwalając takie energie, tak, w tych zderzaczach hadronowych. Czyli to jest niesamowite połączenie, te kosmologiczne powiązania są niesamowite, bo ta kosmologia dzieje się tu, a jednocześnie gdzieś tam na końcu znanego nam wszechświata, a my potrafimy to symulować w laboratoriach, to jest taki konglomerat, że głowa pęka. Natomiast wtedy kształtowały się prawa fizyki i parametry związane z fizyką takie, jakie mamy dzisiaj. Ten parametr związany z oddziaływaniem słabym, ta słynna stała sprzężenia 1,137, tak? Mhm. Dlaczego to jest taka wartość, a nie inna, a nie 1,140? Dlaczego oddziaływanie elektromagnetyczne i grawitacyjne, one mają tą zależność 1 przez r kwadrat, a nie 1 przez r do trzeciej? Dlaczego jakieś tam parametr z ładunku elektrycznego, który nie wiadomo, co to jest ładunek elektryczny, skąd to się bierze, co to jest za cecha? Co to jest w ogóle za dziwactwo, tak, ładunek elektryczny? Kto to widział? Że mamy elektron ma minus jeden, a proton ma plus jeden, tak? Dokładnie. Na co to? Że z proton jest złożony z trzech kwarków, no to te kwarki mają 1/3 i minus 2/3, tak? I co to jest? I co to w ogóle jest, tak? To są... Co to ma być? Tak, czy nie, poczekaj, 2/3 i minus 1/3, tak to jest. W każdym razie, to wszystko powoduje, że my możemy odnieść takie wrażenie, że ten wszechświat mógł przybrać jakieś inne wartości, ale przybrał dokładnie takie wartości, które spowodowały, że prawa fizyki wyglądają dokładnie tak, aby gdzieś na pewnych etapach te atomy mogły powstać, żeby ta stała struktury subtelnej mogła zadziałać i te oddziaływania mogły tam coś spowodować, żeby te elektrony mogły się przyczepić do tych protonów, zacząć wokół nich latać, jakkolwiek to wygląda, i żeby te jądra czy atomy wodoru mogły potem się zgromadzić i w gwiazdach przerodzić w hel, węgiel, a my jesteśmy z węgla i tam z tlenu, azotu, nie wiem, co tam jeszcze w nas jest. Z wszystkiego. Siarki, fosforu. No potas, i mniejsza o większość. Potas K, a co P? Potasie ty. Jestem potasem. A potas jest ważny, nie? Jest bardzo ważny, ale trzymajmy się, dobrze, bo odpływamy. Tak. I to wszystko jest takim niesamowicie dziwnym zbiegiem okoliczności, tak jakbyśmy od samego początku rzucali kością i same szóstki wyrzucali tylko po to, żeby potem mogła powstać planeta Ziemia, na której narodzili się ludzie. I to jest zasada antropiczna. Wszechświat jest taki, jaki jest,
po to, żebyśmy my mogli powstać. A jednocześnie powstaliśmy, bo jest taki, jaki jest, i to no jest właśnie zasada antyantropiczna. No właśnie, i to jest to, ale tak, zasada antropiczna jest taka trochę zasadą taką egocentryczną, tak? Trochę jak, wiesz, geocentryzm, nie? Tak, że to jest taki nasz egoizm, natomiast rzeczywiście jest to dziwny, niesamowity zbieg okoliczności i wielu też fantastów, wielu naukowców się nad tym zastanawiało, jak to zadziałało, jak niesamowicie to wszystko gładko przeszło od początku aż do teraz. No tak, tylko że jakby któreś parametry były inne, to przecież tak naprawdę nie wiesz, jakby to wyglądało. No właśnie, no to jest... No, są jakieś, niektórzy jakoś tam starają się to symulować, ale trochę trudno jest symulować na bazie tego, co my dzisiaj mamy, tych komputerów, które dzisiaj mamy i programów, to jakby wyglądał świat, gdyby ta stała struktury subtelnej, no skoro się do niej doczepiłem już, jakby wyglądała troszkę inaczej. Słuchaj, jakby ładunek był trochę większy, trochę mniejszy, a co za tym idzie, te odległości między elektronami a jądrami atomowymi były inne. Inaczej by się poziomy energetyczne ustawiały. Tylko wiesz, możemy wyjść jeszcze dalej, nie? Bo jeżeli przyjmiemy zasadę taką wieloświata, no bo to też jest jeden z takich pomysłów na to, jak może wyglądać to jeszcze wyżej, nie? Tak. To już w tym momencie musimy wznieść to rzucanie kością trochę wyżej. Mhm. Czyli rzucamy kością w przypadku każdego takiego powstającego wszechświata i na ileś takich, które tworzą warunki niesprzyjające powstaniu życia, na przykład takiego, jakie znamy, tak. Któryś musi ostatecznie mieć takie warunki, bo masz te rzucanie kością. Ale tutaj znowu robimy założenie w postaci wieloświata, a wcale nie wiemy, czy coś takiego istnieje. I próbuje się. Mnie to najbardziej, wiesz co, w tym wszystkim, ja wiem, czy irytuje. To jest normalne, tak? I to jest normalne działanie. Natomiast powstają jakieś pomysły i dorabia się do nich taką gębę obserwacyjną, czyli pomysł wieloświata gdzieś tam się narodził, jakieś te wszechświaty Lindego i jakieś inne rzeczy i nagle jak WMAP przedstawił te swoje wyniki obserwacji, to gdzieś tam, a tutaj coś troszeczkę to promieniowanie tła wygląda inaczej, to może tam jest jakiś ślad. Tak, tak, tak. Że tak naprawdę my nie wiemy, czy to jest, czy z czym to się wiąże, ale dokładamy do tego filozofię, tak? Mamy jakieś obserwacje i z tych obserwacji nie wyciągamy wniosku, który miałby być prawdą, tylko dopisujemy. I możemy dopisać mnóstwo różnych hipotez do obserwacji. Więc tak te kosmologiczne jakby elementy naszego oglądu świata, one są takie dosyć plastyczne, jeśli chodzi o możliwości. My możemy kształtować i rozciągać je w dowolną stronę. Ale wiesz, z drugiej strony też trzeba pamiętać o jednym, nie? Że jakby obserwacje same w sobie są po prostu obserwacjami. Tak. One nie niosą żadnego ładunku, bym powiedział, nie? Jakby teorie niosą pewien ładunek. I teraz możesz wykorzystać te obserwacje, żeby próbować na przykład tworzyć swoją teorię, nie? Mam teorię, że są wieloświaty, więc okej, tu jest coś dziwnego, to tylko mi pasuje. Tylko wiesz, potem jest zderzenie tych teorii i na przykład się okazuje, że w twojej teorii tego wieloświatu pasują ze sobą 4 puzzle, a w mojej teorii, która inaczej jakby to określa, pasuje ich 500 tysięcy, nie? No tak. I myślę, że tu jest ten mechanizm obronny tak naprawdę. Jest, nie? Ale też jest coś takiego, że zawsze w wielu gałęziach nauki, tej nauki typu science, tak, tam jest to sprzężenie. Sprzężenie doświadczalnictwa, czyli w przypadku kosmologii, astrofizyki, obserwacji i teorii. I to takie wzajemne napędzanie się jednego, bo obserwacje dają pożywkę dla teoretyków, a teoretycy tworzą coś, co wychodzi ciut dalej, jednocześnie dając podpowiedź, co obserwować i w jaki sposób. No tutaj ten przykład z Neptunem jest, tak, jest taki znamienny, no bo to właśnie obserwacje Urana pokazały, że coś jest nie tak, a teoria, która już istniała, zaprzężona do tego, pozwoliła na dokładne wyliczenia i pokazania, że być może to nie tak w ruchu Urana jest spowodowane czymś. I pokazano dokładnie, co obserwować i odkryto.
planetę Neptun i to był wielki triumf też grawitacji newtonowskiej i tego, że ta, ten opis jest no poprawny. Mhm. Przynajmniej do pewnego momentu jakby no tak. dokładności obserwacji. To uproszczenie. Tak. Nasze obserwacje są coraz dokładniejsze. Coraz bardziej precyzyjne. I wydaje mi się, że my dzisiaj jesteśmy na tym etapie, takie zdanie się może tutaj narodzić, jesteśmy na tym etapie, na którym teoria chyba już nie nadąża. Że jest te rozważania wydają mi się dzisiaj, te kosmologiczne i te związane z naszym wszechświatem, one wydają się takie jakby zostające trochę z tyłu. My mamy tych narzędzi obserwacyjnych tak dużo, chociażby tutaj mocno eksplorowany w astrofazie i słusznie ten teleskop Webba, tak, z którego te nowe rezultaty są tutaj zawsze pokazywane przez ciebie. No, z niektórych danych oczywiście trzeba jeszcze dobrze opracować, sprawdzić przez różne inne zespoły, bo często mieliśmy do czynienia w historii z jakimiś tam złymi obliczeniami. Wskazują, że wszechświat na przykład może być dwa razy prawie starszy, co za tym dużo większy. Tak naprawdę, więc nie? Jakby to nic nie zmienia tutaj, warto to też zaznaczyć, że to jakby nie burzy teorii, tylko nie burzy, ale pokazuje, że pewne obliczenia mogą być nieprecyzyjne. Tak, ale weryfikuje, bo to już jest ten puzzle, który, czy nie puzzle, tylko to domino, tak, które jedno uderzasz i nagle ten obrazek, który się tworzy z tych przewracających się kolejnych, tworzy się nowy obraz, ale on jest może nie radykalnie zmieniony, ale inny. Tak. To z kolei znowu daje nam sprzężenie zwrotne do teorii, przy czym zobacz, że narzędzia obserwacyjne. Za parę lat będzie teleskop SKA, który sięgnie też niesamowicie, bo sam LOFAR został też skonstruowany pod pewne kosmologiczne jakby prace, bo na tych falach długich my możemy obserwować pewne rzeczy, które wskutek doplerowskich przesunięć normalnie, gdyby były blisko, byłyby na bardzo krótkich falach, ale im są dalej, tym te fale są dłuższe, więc my budujemy teleskopy po to, żeby obserwować zjawiska przesunięte tak bardzo ku czerwieni, żeby być jak najbliżej tego horyzontu, żeby być jak najbliżej tego wszystkiego. Dlatego teleskop podczerwony, bo w podczerwieni widzimy to, co normalnie dzieje się w tym kolorze po drugiej stronie widma, w tym kolorze ultrafioletowym, czy jeszcze gdzieś dalej. Te najbardziej energetyczne zjawiska bardzo daleko docierają do nas w postaci fali podczerwonej. Więc to jest robione. Zaraz będzie teleskop SKA, który będzie gigantycznym, naprawdę fenomenalnym, tak mi się wydaje, takie mam nadzieje, fenomenalnym przyrządem astronomicznym i tu trzeba trzymać rękę na pulsie, bo za jakieś półtora, dwa lata już jakby on nabierze takiego kształtu, a w 2027 albo 2028 mają być te wszystkie elementy już złożone. Budowany jest teraz ten 39-metrowy teleskop, ten ekstremalnie wielki teleskop europejski. On chyba teraz jest Extremely Large Telescope, tak? Jest tak ELT, jest tak nazwany. Już tam to stoją te szkielety, już tam sporo zrobiono przy tym teleskopie. 39 metrów średnicy zwierciadła głównego. To jest kolos. To jest i technologie takie, żeby atmosferę jakby odciąć, to te technologie aktywnej i adaptywnej To już mówiliśmy. Optyki. Ale on nam da duże możliwości. Ale też. Będziemy zaraz tak jak w jednym z moich opowiadań. Ja liczę na to, że to się sprawdzi. Chyba w moim ulubionym. Tam, gdzie możliwości obserwacyjne doprowadziły do tego, że zobaczyliśmy piksele. Czyli zobaczyliśmy... Coś zobaczyliśmy. Dobra. Słuchaj, spopujmy teraz trochę, zanim przejdziemy do tych alternatywnych tych. Ja najpierw spopuję i mam dla ciebie prezent. Bo już się drukiem w końcu okazała moja książka. My dzisiaj mówimy o początkach, ona jest o zgoła czym innym, czyli no właśnie, końcu. Czekałem na to. Jak skończy się ludzkość, różne
warianty tego, w jaki sposób może się zakończyć nasz świat. Od tego, co zakończyć może istnienie naszego gatunku, przez te rzeczy, które mogą zakończyć istnienie naszej planety, aż po te rzeczy, które mogą zakończyć istnienie całego wszechświata oraz to, jak się z nimi bronić. Ale jest też fabuła. Wiem, że lubisz fantastykę naukową, więc fabuła bardzo rzuca ładnie. Cię w jeden z takich scenariuszy i będziesz mógł się poczuć jak człowiek końca świata. A jak świata. Astrofaza, a jak autor. Tak. Autor. Także bardzo ci serdecznie. D jak dedykacja. Proszę. Dedykacja musi być. Ale podpisałeś się tutaj normalnie, tak? Piotr, nie por. Tak, tutaj miałem troszeczkę więcej czasu. Więcej czasu, tak. Słuchaj, 3,5 cudownie. Godziny niecałe, żeby 2,5 tysiąca książek podpisać. Dobrze. Moim zdaniem podpis i tak jest perfekcyjny. Także... Niska aktywność słoneczna. No teraz słońce jest bardzo aktywne, ale... Koniec, o pięknie, jak ładnie. Tak, masz podzielone to wizualnie, więc widzisz, które są fabularne, które nie są. Tutaj na tym, na grzbietach, o, jak się tak zrobi, to jest ukryty zapis, taki zero-jedynkowy. Trzeba sobie to przekonwertować. Trzeba to sobie przekonwertować, tak. I to jest ta główna wiadomość i w książce podejrzewam, tej odpowiedzi właściwej nie ma, ale jest tutaj brzegu. Na grzbiecie. Bo to są warunki brzegowe wszechświata. Tak, jak skończy się ludzkość. Także jak chcecie się dowiedzieć, jak się skończy ludzkość, to macie tutaj linka gdzieś chyba tutaj. Ludzkość się skończy tak, wtedy, gdy ostatni człowiek zeżre przedostatniego i już nie będzie miał co jeść. Dobrze, to w ten sposób. Dobra, to teraz pozwól, że ja, że ja jakieś płyty przedstawię. Może ze dwie, może ze trzy. Więc na początek Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers i tutaj jest Parallel Universe utwór i jest też Around the World, czyli dookoła świata. To te linie, co wytyczałeś. Tak, te linie i równoległy paralel, tak, równoległy wszechświat. No to są, myślę, że takie utwory bardzo, bardzo a propos tego naszego spotkania. Jest to jedna z takich fajniejszych chyba i bardziej przebojowych płyt Red Hot Chili Peppers. Zespół bardzo znany. Dream of Californication. Tak, bo to jest właśnie Californication. Tak, to jest znakomity utwór. No to Frusciante tutaj grał na gitarze, czy ktoś inny go zastąpił? Nie pamiętam. No wiesz co, nie wiem kto tam występował. Ale zobaczymy. Jest książeczka? Jest jakiś, ja nie wiem, czy jest. Insert? To jest takie wydanie, coś tam jest. Jest coś, jest. Tak, jest Frusciante, po tych włosach go poznacie. Tak, po tatuażu go poznacie. Tak. Tutaj z tyłu Flea, czyli tak. Basista wygolony. Bardzo mi się podobał, bo obejrzałem kiedyś, co prawda było to tragiczne, dosyć święto muzyki, czyli Woodstock, ale ten nowy Woodstock, ten 99, gdzie Flea występował ubrany w gitarę tylko podczas koncertu, tylko w gitarę. Dokładnie. I to było takie dosyć zabawne. All songs written by Anthony Kiedis, Flea, Frusciante i Chad Smith. Jedna z moich absolutnie ulubionych płyt i zespołów, które no, wielbię tutaj najbardziej jak mogę, to jest, moi drodzy, Alice in Chains. I tutaj akurat mam takie dwie epki, które zostały wydane wspólnie jako jeden taki album. To jest Jar of Flies, Słój z muchami i Sap. Bliżej siebie, żeby światło było. Tak, i tak to wygląda. I tutaj jest utwór, który... Płyta jest świetna, wspaniała, natomiast Nutshell, bo Wszechświat w skorupce orzecha. Mi się to skojarzyło z książką... Ja ją tam mam, zaraz przyniosę. No to przynieś, a ja będę mówił o tej płycie w tym czasie. Moi drodzy, Alice in Chains to jest ten zespół, którego warto słuchać. Lynn Stanley to jest moim zdaniem, no już odszedł, tak, już go nie ma i to też jest dosyć takie smutne dla muzyki, było smutne. W tym samym dniu zmarł Lynn Stanley, w którym odszedł też
twórca i gitarzysta i wokalista Nirwany, zespołu Nirwana, Kurt Cobain, i to jest w maju, tak? 5 maja, z oj, tego to ci co nie pamiętam. Powiem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to jest tego samego dnia zmarli, bo mam ich dwóch w kalendarzu, tak zapisanych, te rocznice śmierci. W każdym razie cudowny głos, cudowna muzyka, to jest spokojna, to jest płyta, nie jest szalona, nie jest jakaś tam mocno rockowa, wspaniale zagrana i z tej płyty, z tych dwóch płyt głównie utwory znalazły się i spokojne przeróbki Alice in Chains też na tym koncercie MTV Unplugged, to jest jeden z chyba z lepszych koncertów w tej serii, jakie się odbyły, także bardzo, bardzo to polecam. To ja pokażę tę książkę od razu. A ty pokaż, tak. Wszechświat w skorupce orzecha. Tak, Stephena Hawkinga. Trochę wtórna do krótkiej historii czasu, no bo jakby... No krótka historia czasu, więc... była bardzo, tak. bardzo, ojejku, to była książka, która waliła po głowie dokładnie. Wtedy. Natomiast tutaj patrzcie, jeszcze nie ucieka ze mnie. Tu są te właśnie grafiki, o których Leszek wspominał, czyli mamy dodatnie K. Tak. Czasoprzestrzeni, zerowe, czyli płaską i to takie ujemne właśnie, tak jak tutaj widzicie, ale też jeszcze ciekawy tutaj obrazek właśnie z satelity Kobe, to po lewej stronie, aha, tutaj, tak. po tej stronie, tak. czyli promieniowanie reliktowe. A ja to skojarzyłem, o obrazek, to jest taki o mały braz. Świerszcza? O, suszone świerszcze. Znalazłem suszone świerszcze. Dobrze, to może kiedyś później. To kupiłem, żeby spróbować, o co cała ta imba tak, jest. To może, i powiem może... ci, że smakują jak pokarm dla rybki. Znaczy, tak, nie wiem jak smakuje, ale pachną tak ja samo, ten, nie? Ale ja to ostatnio jadłem, ja to tak? próbowałem to ostatnio. Masz. Nie są jakieś tam strasznie złe. To jest, są całkiem, całkiem sympatyczne. No taki pokarm dla rybek, nie? No wyglądają, żeby nie... Jak nie... chipsy takie. Tak, jakieś, jak chipsy. Jak pistacje. O! I zaraz tutaj już widzę te komentarze, że promujemy żarcie owadów, nie? Nie, no to jest... Prezydent Warszawy przyszedł i kazał nam, także. I co, zjadłeś? Żeby nie było, że jestem jakiś tam, wiesz, brzydliwy czy coś takiego. Smakuje jak... W różnych kulturach... Ty, dobre nawet. No nie są złe. Chrupią. Jako... Wiesz, co mi przypomina? Prażoną cebulę. Tak, jako dodatek... Tylko słone po prostu. Tak, są słone. Ta sól pewnie jest dobra, bo zabija to, to wszystko. Oj. Jedz. Dobrze, to jeszcze no taki trochę jeszcze... aromat suszotego, tak. karmy dla rybek. Nie wiem, jakoś chyba nie będę gustował, ale... Jeszcze jedną płytę przedstawię. Kotlety sojowe. Tak. No, taki mniej więcej smak, tak, nie? Tak. Czyli bez smaku. Ale zostaje, ten smak zostaje w ustach. No, nie jest to jakieś tam... Jakbym miał może, wybrać chipsy albo to już nie, z niezdrowych rzeczy wolałbym chipsy. Natomiast może jako dodatek do... jakichś potraw, do płatków czy do czegoś. Pojęcia nie mam, ale wiesz co, bardziej na zasadzie takie, he, fancy, jedzmy świerszcze niż coś smacznego, ale pewnie można to zrobić dobrze, wystarczy przyprawić. Czekaj, schowam się. Fu. Nie. Bardzo dobre, bardzo dobre. O matko, jeden... ożył. Tomek Pałszek. Szukać książki, znaleźć świerszcze. Tomek Pałszek, on swego czasu wydawał płyty jako Odyssey, ale wznawia te swoje starsze rzeczy i to jest tu Audio Anatomy, robi te płyty naprawdę cudownie, przepięknie są wydane i to jest płyta X-Space Odyssey. Nie wiem, może przez ten Space tutaj ją zabrałem też, żeby pokazać, że Tomek... Between Worlds, to tak, no, pomiędzy, tak wszechświatami. Pomiędzy wszechświatami, tak. Natomiast płyta w środku, jak ją pokażę, ona jest fajnie wydana, dlatego że... Z CD-kiem. Tak, jest jednocześnie w wersji tej winylowej, też piękna, bo ładne, kolorowe winyle są, a jest też płyta CD, jakby ktoś chciał posłuchać. Nie ma czasu, tak, na to, żeby się tą płytą zająć, tylko chce, żeby ona tam gdzieś w całości była od razu, to CD może CD sobie wziąć. To poczekaj, bo wyprztykamy się, ale jedźmy sobie z tematem. Słuchaj, przejdźmy sobie teraz do tych alternatywnych teorii, tak. bo w sumie trochę o nich jest ten dzisiejszy odcinek, ale bez nakreślenia tego, czym jest ta główna wiodąca teraz, no nie byłoby za bardzo kompletne tak naprawdę to nasze słuchowisko dzisiejsze.
Może zaczniemy od teorii stanu stacjonarnego, bo ona tak naprawdę sięga chyba najdalej. Ludziom się dawno temu, onegdaj, wydawało, że wszechświat jest stały, niezmienny, Bóg go stworzył, jest wieczny i jest nieskończony. I przez długi czas panowało takie podejście do wszechświata. Znaczy cała sama teoria jakby ma, tak mi wydaje się, ma swoją genezę już w podejściu Alberta Einsteina do wszechświata. On miał taki okres, że oczywiście, tak jak powiedziałem, to już on rozwiązał to swoje równanie pola, on jakby nad tymi równaniami się pochylał i rozwiązaniami, i to mu się rozłaziło. Mhm. Więc Albert Einstein wprowadził tą słynną stałą lambda, która miała w tych rozwiązaniach, miała zapewnić to, żeby wszechświat był taki, żeby się nie rozjeżdżał, tak? Mhm. Żeby był stały. Wtedy jeszcze nie do końca było wiadomo, jak nie obserwowano tej ewolucyjności, więc wtedy, to przypomnijmy, bo to też nie jest takie oczywiste, my wielkość wszechświata poznaliśmy dopiero właśnie dzięki Edwinowi Hubble'owi. Tak. Bo to Edwin Hubble zaczął obserwować dzięki swojemu teleskopowi usytuowanemu na szczycie Mount Wilson. To był teleskop o średnicy zwierciadła 100 cali, czyli tam 2,5 metra z 2,54. Tym teleskopem obserwował Cefeidy. I teraz, żeby powiedzieć wam, co to są za obiekty. Cefeidy to są wyewoluowane, czy gwiazdy w późnych fazach ewolucji, które to gwiazdy wskutek pewnych niestabilności w środku rozszerzają się, czyli tam troszeczkę puchną i kurczą. Z punktu widzenia obserwatora na Ziemi te gwiazdy po prostu zmieniają swoją jasność. To są gwiazdy, które pulsują i my te zmiany jasności obserwujemy. I obserwując Cefeidy w różnych miejscach naszej Drogi Mlecznej, wprowadzone zostało takie prawo, był wzór Poksona, który też pokazuje, jak jasność zmienia się z odległością, jak jasność ma się do jasności tak zwanej absolutnej, czyli takiej prawdziwej jasności gwiazdy, jak to wszystko jest powiązane. I zauważono, że pewne cechy Cefeidy oraz pomiary jej jasności potrafią dać nam odpowiedź, w jakiej ona jest odległości. Czyli tam jasność, jej okres drgań pozwala wykoncypować, jak ona jest daleko, tak, na bazie obserwacji. No i właśnie Hubble po raz pierwszy, czy on się tym zajmował, nie wiem, czy po raz pierwszy, to żeby nie było, tak, ale Hubble obserwował Cefeidy, bo mógł już tym teleskopem w innych galaktykach. Mhm. I dzięki temu mógł przy pomocy tej metody zmierzyć odległość do innej galaktyki, powiedzieć, że te Cefeidy są bardzo, bardzo daleko. Bo jeszcze w latach 20. my nie wiedzieliśmy, jak daleko są te tak zwane mgławice spiralne. Mhm. Że one się składają z gwiazd, no to wiadomo, bo były teleskopy, dzięki którym to obserwowano, ale sądzono, że to są jakby składniki takiego wszechświata, który był bardzo mały. Że nasza galaktyka jest całym wszechświatem. Naszą galaktykę badał już William Herschel swoim teleskopem. Potem tak dziwnie się złożyło, że te obserwacje Williama Herschela i ta topografia Drogi Mlecznej, to co on zrobił, zostało niejako na 100 lat zapomniane i dopiero gdzieś tam na początku XX wieku od nowa zaczęto badać naszą galaktykę. Ona była na początku ubiegłego wieku, czyli jeszcze 100 i z kawałkiem lat temu. Tak naprawdę 100 lat temu nasza galaktyka była całym wszechświatem. I dopiero Edwin Hubble pokazał, że te inne mgławice spiralne albo tam jakieś inne obiekty, tak, to są inne galaktyki. Dopiero potem zwróciliśmy uwagę, że ten wszechświat jest dużo większy. Mm-hmm. Więc Albert Einstein, nie wiedząc tak naprawdę, jak wielki jest wszechświat, on żył w przekonaniu i był przekonany, że on jest taki stały, stabilny. Że jest, no, zamknięty i
wieczny i nieskończony. I tak. Ale wiesz co, już wcześniej się pojawiały przecież takie przesłanki i eksperymenty myślowe, które trochę burzyły ten obraz takiego wiecznego i nieskończonego wszechświata. Heinrich Olbers przecież... Ach, paradoks Olbersa. Dokładnie. Zastanawiał się, dlaczego skoro jest nieskończona liczba gwiazd, no bo skoro wszechświat jest nieskończony, to musi być nieskończona liczba gwiazd, to dlaczego nie mamy jednolitego, jasnego nieba, gdzie nie powinien zapadać zmrok w ogóle, bo to światło z tych gwiazd powinno... Ja się zastanawiam nad tym, wiesz, bo zobacz, tak naprawdę my wiemy dzisiaj, czy tak naprawdę ten paradoks jest paradoksem. Raczej nie jest, jak zresztą zazwyczaj bywa, bo jak popatrzysz sobie gołym okiem tak zwanym na niebo, to widzisz raptem koło 5000 gwiazd, nie? A tak. Przecież w samej naszej galaktyce są ich miliardy. I wiesz, są po prostu zbyt daleko, żeby to światło było dla nas zauważalne, więc tutaj wchodzi ten element odległości, nie? Nie, ale to jest też związane z faktem, że ta energia, która do nas dociera, jeżeli by ona się rzeczywiście, bo paradoks Olbersa wychodzi z założenia, czy Olbers wyszedł z założenia, że wszechświat jest nieskończony i względnie jednorodny. Mhm. Czyli tak naprawdę te gwiazdy są w takim bardzo, bardzo w dużej odległości, są średnio równo rozłożone we wszechświecie, więc jeżeli byłby nieskończony, jeśli chodzi o czas, to rzeczywiście światło z każdego zakamarka i te fotony by się rzeczywiście sumowały. No i ja się nie zgodzę. Bo tak by było, gdybyśmy sobie wyobrazili, wiesz, taki laboratoryjny wszechświat, nie? No czyli ale to pusty z tego wychodził Olbers. No tak, właśnie, jakby nie był świadomy pyłu, który by ten fotony pochłaniał, rozpraszał, nie był świadomy tego, że to nie jest takie puste. Nie? Tak, nie, ale to jest jakby to, o czym mówisz, jest niejako kontrą do paradoksu Olbersa, bo z jego rozumowania, takiego właśnie bardzo prostego, jednorodny, nieskończenie wielki, w przestrzeni i w czasie wszechświat powinien w efekcie dawać nam świecenie całego nieba takie jak powierzchnia Słońca, tak? Czyli całe niebo powinno bardzo mocno świecić. Natomiast rzeczywiście wszechświat jest po pierwsze nie jest nieskończony, to dzisiaj przynajmniej tak twierdzimy, tak? Mhm. I tak nam wynika z tych puzli. Z tego wszystkiego, tak, o czym do tej pory powiedzieliśmy, no to tak jest. Po drugie, nie jest, chociaż jest ta jednorodność i izotropowość, jest jakby włączona w modele kosmologiczne, to wszechświat absolutnie nie jest jednorodny. Jest w nim materia rozproszona, ale materia jest poukładana. Ale znowu można powiedzieć, że galaktyki, gdyby był nieskończony, to one też sumarycznie by jakoś tam się rozkładały. Jeżeli wszechświat byłby... Noc nie powinna być ciemna. Alternatywne rozwiązanie paradoksu Olbersa podał Mandelbrot. Wtedy, zbioru Mandelbrota. Tak, bo Mandelbrot, on był przekonany, że świat jest fraktalny. A fraktale to nie jest jednorodność, tak? One są taką samopowielającą się strukturą. No i tutaj wszechświat generalnie troszeczkę jest fraktalny, no bo atomy to są jądra z elektronami, układ planetarny to są gwiazdy z planetami, galaktyka to jest jakieś jądro i krążąca materia. I tu się fraktalność kończy. I tu się kończy. Bo potem ale mamy potem już nie, sieć ale potem taką, już nie? mamy tą sieć, tak? Ale i to są, już ale, nie jest jądro. Ale poczekaj, bo to nie, jeszcze nie do końca. Dlatego, że galaktyki tworzą gromady, gromady tworzą supergromady. Mhm. Więc tu jest jeszcze taka. No, taka ziarnistość. Taka ziarnistość powiem, bardziej niż fraktalność. Czyli ten fraktalny, bo my cały czas jakby bazowaliśmy w tych wczesnych modelach kosmologicznych na tej geometrii Friedmana, która zakłada tę jednorodność i izotropowość. Geometria czasoprzestrzeni. Natomiast jak świat jest fraktalny, no to nie jest jednorodny i izotropowy, więc modele Friedmana czasoprzestrzeni są niesłuszne. A co za tym idzie, to wiesz, to wszystko. Wtedy, gdy Friedman pracował nad swoim modelem, gdy pracował nad nim Lemaître, to właśnie było to, że Lemaître tak oszalał, tak, i w ciągu całej nocy pracował, bo on sobie zdał sprawę z tego, jaki wielki jest ten wszechświat. Mhm. Jak to wszystko jest gigantyczne. A paradoks Olbersa, no tak, no to jest. Dzisiaj już się nad tym nie zastanawiamy. No jasne. Bo nie. Bo nie. Bo jest horyzont.
Bo wszechświat się gdzieś tam kończy horyzontem, tak? I ten problem horyzontu rzeczywiście jest. No to co? Teoria stanu stacjonarnego, tak? Tak. Wreszcie, powiedzmy coś o niej. Pan Fred Hoyle, Thomas Gold i Herman Bondi to byli tacy najbardziej zacietrzewieni, że tak powiem, w tym, żeby udowodnić, że wszechświat jest jednak właśnie stacjonarny, nieskończony, wieczny, przedwieczny, wiecznie będzie istniał, niezmienny. I nie wiem w sumie, czemu się tak tego uczepili, to chyba jest taki, no bo jakby kolejne fakty, wiesz, policzkowały, że tak powiem, ich teorię, tak, ale no, trwali przy niej konsekwentnie. Tak, oni chcieli właśnie to wprowadzić. Nie wiem, może się jakby... Znaczy, wiesz, warto zawsze być, warto zawsze, żeby była jakaś kontra, tam nie? Tam jest też to, że no Fred Hoyle właśnie, on był od materii międzygwiazdowej, on zasłynął tym. Zresztą napisał Czarną Chmurę, tak, powieść SF. I on był zdania, że to przesunięcie ku czerwieni jest związane z oddziaływaniem z materią, tak? Mm-hmm. I tak naprawdę to nie jest ucieczka, o czym już mówiliśmy. Słuchaj, no tak, jakby takim głównym założeniem było to, że jakby oni uznali, że faktycznie się rozszerza ten wszechświat, tak. Nie? I no bo to było już niezaprzeczalne, jakby no widać było, że gdzieś tam to rozszerzenie jest po pewnym czasie. Oni stwierdzili, że żeby to miało ręce i nogi, to materia musi powstawać cały czas. Niedużo tej materii, bo to było raptem, gdzieś to sobie wynotowałem, zaledwie kilkaset atomów wodoru w ciągu roku na wszechświat tak naprawdę wystarczyłoby, żeby podtrzymać ten bilans, że tak powiem. Tak. A czegoś takiego nie będziemy w stanie zaobserwować, nie? W sensie to jest tak drobna zmiana, że nie jesteśmy w stanie tej delty w żaden sposób wykryć tutaj, nie? Tak. Także w ten sposób próbowali sobie do tego dotrzeć i tak naprawdę mocno się tego trzymali, bardzo mocno się tego trzymali, bardzo mocno gdzieś tam promowali do lat 60., gdzie właśnie... Dopiero odkrycie promieniowania tła jakby było o tym, jak to jest w tym filmie, to jest policzek w twarz dla teorii stanu stacjonarnego. Dokładnie. Policzek w twarz. Tym ruchomym gwoździem, o którym opowiedziałeś. Tak, także tam się pojawiały też pewne modyfikacje związane z tym, że wszechświat, bo średnia gęstość wszechświata ze względu na rozpraszanie, i tu mówiłeś o tych atomach, te metody, te modele takie, gdzie materia jest kreowana na bieżąco, gdzie pamiętam tam jeden z uczonych, który podtrzymywał tę teorię, że średnia gęstość wszechświata pozostaje taka sama, bo to jakby takim szczątkiem teorii stanu stacjonarnego było to, że wszechświat się rozszerza, ale jest wciąż taki sam. Tak. No i tam było pytanie, to skąd się bierze ta materia? Skąd się ta wciąż ta materia znikąd, po prostu się rodzi. No ale to w sumie trochę jak przy teorii Wielkiego Wybuchu, skąd to się wzięło znikąd. No dokładnie, nie? No tak. Tutaj no, akurat jest, nie ma co ich pytać. No my oczywiście, jest próba odpowiedzi, skąd się to wzięło, tam fluktuacje pierwotnego, tam pola kwantowego, ble, ble, ble. No, wiesz, cokolwiek to na znaczy. Na razie tego nawet policzyć nie można, więc to są takie hipotezy, bym powiedział, bardziej niż teorie. Ale słuchaj, to nie jest też tak, że panowie, Wielka Trójca odpuściła w momencie, kiedy się pojawi obserwacje tego promieniowania reliktowego, bo próbowali to sobie jakoś wyjaśnić. Natomiast no, też się to kupy nie trzymało. Też sobie no to tak, wynotowałem. Tam jest to pole C, które oni wprowadzili, tak? Tak, oni powiedzieli, że znaczy to wprowadzili później w ogóle. Pole C to się pojawiło już po tej właśnie teorii stanu quasi-stacjonarnego, to zaraz o tym powiemy. Tak. Natomiast najpierw do tego promieniowania mikrofalowego, żeby to jakoś już podsumować. Mhm. No bo oni stwierdzili, że to z gwiazd, nie? Że jakby gwiazdy, które są przecież, jest ich w ogrom w takim wszechświecie, no to one to wypromieniowywały, i to jest takie właśnie nadwyżka. Pozostałość. Tak. Natomiast to jest zbyt równomierne, zbyt jednorodne, żeby można to było punktowymi tak naprawdę źródłami wyjaśnić, więc tutaj się kupy nie trzyma im to. Nie było polaryzacji, nie ma w tym promieniowaniu, co też by wskazywało właśnie na różne źródła takie punktowe, które mogłyby generować je, więc też odpada nam tutaj to źródło z gwiazd, które oni zaproponowali. I po trzecie, że spektrum tego promieniowania jest bardzo zbliżone do takiego promieniowania z ciała doskonale czarnego, nie? Tak. Bardzo bym powiedział, więc też znowu źródłem nie może być po prostu gwiazda, która promieniuje. Jest praktycznie idealnie pasuje do krzywej Planka promieniowania ciała doskonale czarnego. Także mimo tych kolejnych
policzków, że tak powiem, jakby dalej się nie poddali. W 1993 przeszli do kontrofensywy. Teoria stanu quasi-stacjonarnego i wymyślili właśnie pole C. Tak, możesz opowiedzieć. Wprowadzili tak, pole C. To jest pole kreacji, które jest taką spełnia rolę zasobu, z którego powstaje materia. Mhm. I tutaj jest ta przede wszystkim, no, działa u nas i o tym warto powiedzieć, zasada zachowania energii, z którego wynika zasada zachowania materii. To pole C traci ilość energii adekwatną do utworzonej materii. Czyli to jest ta quasi-stacjonarność, bierze się stąd, że pewne parametry wszechświata pozostają, natomiast może tam być jakiś, to o czym mówiłem, tak? To... Ale czy to ma sens, jeżeli wszechświat ma być wieczny, czyli jest tak samo wieczny wstecz, jak i w przód, to przecież wytracanie energii przez to pole sprawi, że w pewnym momencie przestanie się ta materia kreować z niego, nie? Jakby musiałoby być nieskończony ten zasób tak naprawdę takiego pola. Tak, natomiast tam też wchodzą, to pole im pozwala, chociaż to jest takie pokrętne, ja no to sobie wynotowałem, ale to jest dosyć pokrętne, mówiąc, bo też pozwala niejako wyjaśnić to pole C, też pewne jakby aspekty związane i kompensować te przesunięcia ku czerwieni, bo tam też grawitacja zaczyna odgrywać ważną rolę. Ale wciąż jakby znowu mamy tym razem energię znikąd się biorącą, żeby podtrzymać pole, więc to jest to samo co ciemna energia. Tak. Czyli proteza tak naprawdę, którą sobie gdzieś tam próbowali to panowie wyjaśnić. I tak naprawdę nie odpowiada na nic, nie? To jest takie na zasadzie moje Mojsze, mam wrażenie, nie? Tak. Że tutaj jest za mało tych puzli, które by obrazek tworzyły jednak w porównaniu do teorii Wielkiego Wybuchu mimo wszystko. No, także tak wygląda teoria stanu stacjonarnego wszechświata. Cóż tam szukasz? Patrzę, bo tak, ale tylko żeby wymienić, bo to tak jak tutaj mówiłem, było, Eddington był też tam za takim stacjonarnym wszechświatem, tak, no zresztą Eddington, ten sam, który jakby Einsteina wykreował, tak, zrobił z Einsteina celebrytę, on też był takim fanem tego stacjonarnego wszechświata, tam pojawiły się też rozwiązania, w których nie było materii, to był tak zwany wszechświat taki bardzo teoretyczny, wszechświat de Sitera i ten wszechświat de Sitera, on miał taki właśnie kształt taki siodłowo-walcowy, jeśli chodzi o geometrię, on był jeszcze zanim Friedman tam wprowadził te swoje rozwiązania, więc ten i mocno się o tym świecie de Sitera mówiło. Były też takie światy, też, bo mówiłeś o tej walcowatości, ona była wprowadzana, ten Milne też jakby wprowadzał pewne modele, tylko że to były zabawy, tak? Takie zabawy matematyczne fizyków, kosmologów, dlatego trzeba o nich pamiętać. No słuchaj, gdyby walcowata miała być kształt czasoprzestrzeni, bo tutaj mówimy nie o kształcie wszechświata jako takim, tylko o tym, jak ugięta jest czasoprzestrzeń sumarycznie, nie? To o to chodzi, to byśmy widzieli bardzo dziwne zjawiska, no nie? No bo w jednym kierunku wszechświat i światło zachowywałyby się w jeden sposób, a w drugim, czyli w kierunkach, gdzie ten walec jest podłużny, tak, i na przecięciu bryły byłby po prostu prostokątem, no to już byśmy inaczej widzieli, że to światło się zachowuje, nie? Ono by sobie leciało w nieskończoność i właściwie nic by się z nim nie działo. Więc to nawet obserwacje tak naprawdę pokazują, że nie do końca jest tak jak... Ja się zastanawiam, po co utrzymywać ten wszechświat taki stały, bo tak sobie próbuję, wiesz, ten drive, jaki oni tam mieli, wiesz. Czy to jest na zasadzie, bo Bóg stworzył świat, bo tak się gdzieś tam uważało? Ja myślę, że przecież w niczym nie przeszkadza ten wielki wybuch, żeby sobie tego Boga gdzieś tam wrzucić na początek. Wręcz nawet bardziej pasuje. Wręcz ja pamiętam jeden z wykładów profesora Hellera, na którym byłem i zawsze tam padają te pytania, czy jemu nie przeszkadza to, że on się zajmuje kosmologią, czyli wszechświatem, który gdzieś tam powstał, nie wiadomo kiedy, czy nie przeszkadza mu ta jego wiedza i praca naukowa w tym, że jednocześnie jest katolickim księdzem. No i on odpowiedział wtedy na to pytanie, uśmiechając się, bo mówi, wszyscy o to pytają, tak, ale mówi nie, bo on jakby trochę inaczej do tej boskości, nie? On właśnie, to nie jest tak, jak ja tutaj na początku się trochę prześmiewczo powiedziałem, że ten początek świata miał tam 4000 lat przed naszą erą miejsce. On nie podchodzi do tego w ten sposób. To jest pewna symbolika.
w boskości rozchodzi się o coś zupełnie innego. Natomiast mówi, w tych modelach wszechświata, w tym wszystkim, co się dzieje, obojętnie, czy to będzie wszechświat i pewnie zaraz dojdziemy do tych modeli jakichś takich nadrzędnych, tych większych multiświatów, czy tych pulsujących wszechświatów, że tam jest zawsze miejsce dla jakiejś siły sprawczej, tak? Że zawsze dochodzimy do miejsca, obojętnie jak bardzo byśmy się nie cofali w czasie, obojętnie jakbyśmy bardzo nie udziwniali tych naszych modeli, to jest miejsce dla tego palca z tego słynnego obrazu. Słuchaj, no jakby, no tak, jeśli ktoś tam potrzebuje tego, to może sobie go tam umieścić. Ja się bardzo dziwię, jak na przykład alergicznie reagują czasami osoby wierzące, tylko właśnie pytanie, nie? Czy to chyba mniej świadomie, mam wrażenie, wierzące, jeżeli to jest dla nich problem, nie? Że teoria wielkiego wybuchu. Aczkolwiek już pytanie, tutaj wiesz, pytanie, to wszystko zostało pytanie, zaakceptowane, tak? Jak przez Kościół. Ale mówię teraz o wiernych. Natomiast niektórych oczywiście. Natomiast wiesz, czasami to tak trochę jest wesołe, nie? Komiczne, jak ktoś tam mówi, ale jak? Co tam? Z niczego tak miało się powstać. Ja mówię, no skoro wierzysz, że jest istota jakaś albo, nie wiem, cokolwiek innego, która jest w stanie tworzyć, to nie z niczego, nie? No. Także dziwi mnie to zawsze, że jest taka niechęć. Z żebra. Z ziobra. W każdym razie, no, ale to tak jakby taka dygresyjka. Ale z ziobra to z niczego. Tak. Polecę, dobra. Polecę. Gdzie polecisz? Polecę. Polecę. To co, to mamy może teraz jakąś płytę, pokaż albo książkę. Bo pokaż jakąś płyty. Książkę, tak. Przejdziemy sobie do pulsacyjnego wszechświata. Ja bym chciał, tę zostawię na wierzchu, żeby tu leżała jako dar. Natomiast dar lasu. Tę książkę już tutaj kiedyś miałem, ale ona mi się wydaje zawsze bardzo a propos i można ją jak najbardziej polecić. Noblista Peebles, który pokazuje w sposób naprawdę fajny i tak jak Heller, tak gawędziarsko tutaj przedstawia tę historię rozwoju kosmologii, tak Peebles przedstawia ją w sposób no nie do końca, bo tutaj jednak tak, żeby pokazać, jakieś tam wzorki się pojawiają. Pokaż, co tam było. Nie zdążyłem zauważyć. Tutaj jest 10 gamow, jakieś tam gamowa, jakieś rozważania. W temperaturze T równa się 10 kelwinów, dobra. Tak, tutaj coś... Stopni kelwinów, dobrze widzę? 10 do 9. Popatrz. Tu jest tak, 10, się, tak się zapisywało kiedyś? 10 do potęgi 9 kelwinów. A, tam jest 9. Tak, tak, 10 do 9, czyli tak naprawdę miliard, tak? Miliard. Także tutaj troszkę jest tych wykresów, troszkę wzorów i dochodzimy aż do takiego stanu no bardzo, bardzo świeżego. Peebles. Bardzo fajna jest to książka, może nie jest to lektura do poduchy, tylko tak, żeby ją przejrzeć. No, zależy, kto czyta, nie? No, myślę, że wśród naszych widzów jest sporo takich widzów, którzy by sobie do poduchy mogli spokojnie przeczytać. No to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zwłaszcza, że może też służyć za poduchę, bo jest całkiem, jak widzisz. Tak. Miałeś coś takiego, że ja jak byłem mały, jak chcę się czegoś nauczyć, tak, to czytam z 2-3 razy wieczorem i książkę pod poduszkę. Tak? Kiedyś gdzieś to przeczytałem i tak chyba z 2-3 razy zrobiłem, ale poza bólem karku na drugi dzień nic mi więcej do głowy nie weszło. Ja miałem dużą poduszkę, ale wiesz co, ale to ma to swoje uzasadnienie, bo jak przed snem parę razy przeczytasz, to ja wierszy się tak uczyłem, bo dzisiaj ja zauważam z takim lekkim niesmakiem, że nie ćwiczy się za bardzo pamięci w szkołach i jest bardzo mało tych elementów takich czysto pamięciowych, które się wprowadza. Czy wierszyków nie zadaje na pamięć? Ja nie wiem, właśnie chyba, wydaje pytanie mi się, że jakby do naszych mniej. Widzów, na pewno macie dzieci w szkołach, to nam tak odpowiecie na to pytanie. Na wydaje razie mi się, że trochę mniej wierszy, piosenek i tak ale dalej. Ale to jest taka dana z Instytutu Wiadomego, nie? Raczej. Tak, raczej, ja pamiętam. Ja nie wiem. Chociaż może... Ale jak wiesz, jak tak syna karierę szkolną w podstawówce śledziłem, to było bardzo mało tych sytuacji, kiedy on się uczył. Może się po prostu nie uczył, nie? Były zadane. Ja podejrzewam, że tak. A może tyle. Był tak zdolny. Bo ja się, albo wiesz, raz przeczytałem Może był taki jak ja też się nie uczyłem. Raz przeczytałem pod poduszkę. Ej, proszę bardzo, pod poduszkę kładł, tak. Było wiadomo. Znaczy wiesz, to jest akurat mądre, bo przed snem, jak coś tam próbujesz zapamiętać, to potem jak ta konsolidacja pamięci w trakcie snu następuje, to może te świeże engramy jakieś takie jeszcze lepiej się utrwalają, kto wie.
ale samo włożenie książki pod poduszkę, no nie oszukujmy się, nie? To tak jak z tymi zębami włożonymi pod poduszkę, to nie była wróżka zębuszka. Tak. Pulsacyjny wszechświat. Wszechświat pulsacyjny. To jest, no właśnie, bo jest ten problem, jest ten wielki problem związany z początkiem. Tak. Fizyka, jakby ta klasyczna fizyka, nie radzi sobie. Natomiast jest to pytanie, jak bardzo my możemy ściskać i skoro możemy to ścisnąć wszystko, tak cofając się w czasie. Czyli że materia się znowu zbliża grawitacyjnie, zapada. Tak, czyli my możemy to ściskać, ale jak bardzo? Do jakiego momentu? Czy jest jakaś granica? I powiem ci, że ten pulsacyjny wszechświat, ja mam z nim problem. Znaczy, wiem, że jestem za krótki po prostu matematycznie, żeby to zrozumieć, bo to nie jest tak, że ktoś na to nie wpadł, nie? Tylko ten mówię tak, jak rozwiązał ten człowiek. Tak, jak miażdżysz, że tak powiem, materię, no to wiemy, co się z nią dzieje. Powstają czarne dziury. To nie jest komiks, nie? To się dzieje, obserwuje się czarne dziury, mamy już nawet obrazy czarnych dziur z radioteleskopów i faktycznie widzimy, że materia zapada się, tworzy jakąś dziwną przestrzeń w czasoprzestrzeni, odciętą horyzontem zdarzeń. Mówię o tej osobliwości, nie? Więc pytanie, dlaczego wszechświat zapadając się miałby się odbić, nie? To jest pytanie. Inaczej. To jest pytanie. Problem tutaj jest troszeczkę innego typu. Nie jeden. Tak. Gdy obserwujesz czarne dziury, one powstają w przestrzeni. A gdy kurczy się albo też powstaje wszechświat, to na zewnątrz nic nie ma. Tam nie ma przestrzeni, tam nie ma układów współrzędnych. Ta przestrzeń się rodzi i ta przestrzeń się cała zapada, więc tak naprawdę nie ma sensu mówienia o czarnej dziurze, bo cały wszechświat nasz w tej chwili, my jesteśmy w środku tej czarnej dziury. Tak? Cały nasz wszechświat jest tą czarną dziurą, czyli mówimy tak, jakby się zapadała czarna dziura w nową czarną dziurę. Teraz rozumiem, ma to sens. W ten sposób to działa, natomiast tak naprawdę my dochodzimy znowu matematycznie i eksperymentalnie do pewnego momentu, w którym to, co powiedziałem, te oddziaływania, jak będziemy to wszystko kurczyć, to nagle te cząstki, te wszystkie minusy zneutralizują plusy. Nagle przestaną być potrzebne minusy i plusy, bo nie będzie ich. Plus i minus. Plus i minus, tak, uciekną. Chodzi o elektryczność. I nagle elektromagnetyzm przestanie być potrzebny. Tak samo przestaną być potrzebne cząstki, które są nośnikami tych właśnie ładunków elektrycznych, czyli bozony Z i W. Czyli te oddziaływania słabe i elektromagnetyczne, nagle one znikną. Gdy będziemy jeszcze dalej się cofać, no to nagle się okaże, że to oddziaływanie, o którym dzisiaj się tak dużo mówi z racji tej, że parę lat temu odkryto bozon Higgsa, czyli to, co jakby napędza nam masę, jest zupełnie nieważne, bo to będzie tak krótkie i tak małe, że to oddziaływanie bozonu Higgsa przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, czyli zniknie nam masa, a skoro zniknie masa... Tu trzeba jeszcze twardo postawić, że tak powiem, weto, nie? Że bozon Higgsa nie odpowiada za całą masę, a wręcz za jej niewielką część. Nie? Tak, napędza masę w cząstkach elementarnych, a większość masy atomu pochodzi z energii kinetycznej oddziaływań tak naprawdę ruchu tych gluonów. Tak naprawdę tam wcześniej jeszcze, bo ta grawitacja jakby tak, że zniknie i masa, ale jeszcze wcześniej zniknie to co nazywamy polem koloru. Oddziaływanie kolorowe. Czyli to, co się dzieje pomiędzy kwarkami w nukleonach, że to już będzie tak małe wszystko, że te kwarki już nie będą musiały ze sobą się porozumiewać, bo one będą za blisko siebie. Czyli pole koloru, czyli wymiana gluonowa. Tak naprawdę chodzi o oddziaływanie silne i nagle to, co dzisiaj mamy jako oddziaływanie silne, słabe, elektromagnetyczne, będzie oddziaływaniem elektromagneto-słabosilnym, tak? Tak. Będzie jedno. A już za chwilkę już nawet te grawitony poznikają, bo i my dochodzimy właśnie w teorii do tego momentu, kiedy mają zniknąć te grawitony,
I tak naprawdę nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić, tak? Nie wiadomo, jak to pogodzić, bo ten model standardowy budowy materii i ewolucji tych oddziaływań, on nie do końca sobie z tym radzi. Czyli dochodzimy, jak znikną grawitony i zniknie oddziaływanie grawitacyjne, to dochodzimy do dna, do czegoś, co jest dla nas tą podstawową strukturą czasoprzestrzeni i tam dopiero rodzi się orgia pomysłów. I pytanie, czy coś puka od spodu? Tak. Czy coś, jest spód? Tak. No bo i teraz popatrz, bo my z naszą wiedzą o tym, jak wygląda świat tu, wszędzie dookoła nas, schodząc coraz głębiej, my dochodzimy do tych właśnie obszarów, w których to wszystko się unifikuje, bo odległości są coraz mniejsze, skale energetyczne coraz większe i dochodzimy, gdybyśmy mieli taki nieskończenie działający mikroskop, to moglibyśmy obserwować tutaj, tu na tej dłoni, te miejsca, gdzie jest ta unifikacja elektromagnetosłaba, elektromagnetosłabo-silna i tak dalej, coraz głębiej, coraz mniejsze skale, aż dojdziemy do czasoprzestrzeni, czyli czegoś, o czym trudno powiedzieć, jaką ma strukturę. No my nadal nie wiemy, co to jest czasoprzestrzeń. I dokładnie to samo, co obserwując tym ultra fantastycznym mikroskopem, próbujemy zaobserwować, zwiększając energię i zmniejszając skalę odległości w zderzaczach hadronowych, czyli rozpędzając te protony tak bardzo, żeby one w siebie uderzyły i zasymulowały jakby to, co dzieje się tam bardzo głęboko. I jednocześnie to samo staramy się dociec, gdy obserwujemy wszechświat i te najdalsze od nas obszary, które jednocześnie są najmłodsze. Oczywiście poza... Z naszej perspektywy. Tak, poza to promieniowanie tła nie jesteśmy w stanie przeniknąć, ale teoretycznie próbujemy do tego dociec. Czyli jednocześnie najwcześniejszy wszechświat to jest ten w najmniejszych skalach wszędzie tu dookoła nas. Znaczy jego parametry są takie tak, same. Tak, te parametry. To o to chodzi. I teraz w tych teoriach wielkiego wybuchu my dochodzimy do momentu, w którym jest ta orgia pomysłów. Po pierwsze, jak wyglądała, jak wygląda czasoprzestrzeń na tym najbardziej podstawowym poziomie, że mówi się, że to ta teoria, że te struny tak, jakieś tam to tworzą. Sieć oddziaływań... Z tego, co słyszałem i czytałem, to się już tak dość mocno odchodzi od tej teorii strun. Sieć oddziaływań grawitonów. W teorii strun znowu jest problem taki, że musimy dokładać kolejne warstwy wymiarów i niektóre, bo tych teorii jest dużo strun, niektóre mają ich kilkadziesiąt wręcz nawet, a nie obserwujemy tego w żaden sposób. To znaczy tak, no bo pewne jakby formy energii są wymiarami, to są różne, my to nazywamy wymiarami, ale to są pewne parametry fizyczne, tak? Chociaż ciężko to sobie wyobrazić. W każdym razie, w latach 60. Archibald Wheeler zasugerował, bo wtedy jakby ta mechanika kwantowa też rozwijała się bardzo mocno, próby połączenia mechanizmów mechaniki kwantowej i fizyki relatywistycznej i kosmologii, one były i cały czas są, aczkolwiek to wszystko jest takie dosyć cały czas niewyraźne, ale on wtedy zasugerował, że to mogły być jakieś fluktuacje pierwotnego takiego pola kwantowego, taka piana kwantowa, która według niego, mi to się bardzo podoba, to jest niesamowite, że według niego to są, bo żeby do tego dojść, to jeszcze trzeba powiedzieć tylko dwa zdania o tym, że to, jak wygląda świat i jak jest opisywany świat ten graniczny, tak, ten, który jeszcze fizycznie może mieć jakiś sens, to o tym mówią nam tak zwane parametry Plancka. Mhm. Bo w fizyce mamy trzy stałe fizyczne, które są, no nie ulegają jakby zmianom, tak przynajmniej wierzymy. To jest prędkość światła, która jest taką wielkością uniwersalną. To jest podstawowa, najmniejsza porcja energii w tym ziarnistym świecie kwantowym, którą nazywamy stałą Plancka, która jest zresztą teraz podstawą na przykład definicji masy, tak, którą używamy. No i stała grawitacyjna,
która mówi nam o świecie w tych największych skalach, tak? W tym, tym wielkoskalowym świecie. I to wielkie G, tak? Wielkie stała G. grawitacji, C, czyli prędkość światła, i H, czyli stała planka, one mają jakieś tam swoje wymiary. I teraz możemy je tak poukładać, żeby te różne wielkości, tam kilogramometry na sekundę, kwadrat, głównie masa, długość i czas, żeby one zredukowały się na przykład do czasu. Czyli jeżeli weźmiemy odpowiednie potęgi, tam pierwiastki, coś tam i ułożymy je, no to wyjdzie jakaś wielkość, każda z tych stałych ma jakąś swoją wartość, że wyjdzie jakaś liczba i jej wymiar zredukuje się do na przykład sekundy. I mówimy, że to jest czas Plancka. Mhm. Jeśli się zredukuje do metra, to to jest długość Plancka. Oczywiście one są ze sobą powiązane, bo długość Plancka, tam te 10 do minus 33 metra, to jest odległość, jaką światło przebywa w czasie Plancka. Tak. Czyli 10 do minus 44 sekundy. Jest gęstość Plancka, temperatura Plancka. Tego typu wielkości można wyciągnąć z tych trzech parametrów. I to są te rzeczy, które te wielkości, które wierzymy, jakby opisują czasoprzestrzeń na tym dzisiaj podstawowym poziomie. Kto wie, może on jest głębiej, tylko może my tak o tym nic nie wiemy. I Wheeler wprowadził taką pianę czasoprzestrzeni, która się składa z mikroskopijnych czarnych dziur, które zmieniają się, czy są jakby podstawą powstania, i on to wprowadził, tych mostów Einsteina-Rosena w takim, on to nazwał wormholami, że są czarne dziury, wormhole. I one wzajemnie się przekształcają w czasie Plancka, mają rozmiary rozmiaru Plancka. No i to daje taką, dla mnie, taką no, fantastyczną możliwość, bo wormhole z samej definicji łączą dwa asymptotyczne obszary w czasoprzestrzeni, czyli jak to w jednym z filmów pokazano. O matko, znowu eksperyment jeden z kartką. Drugi, tak, jeden, drugi. I teraz zobacz, jeżeli na poziomie tym najniższym tutaj powstają wormhole, no, i jeśli jest coś, jakiś grawiton na przykład, albo nie wiem, inna ultracząstka, która tam gdzieś egzystuje, to ona może się przesmyrtnąć z każdego miejsca w czasoprzestrzeni do dowolnego innego. Mhm. Inaczej mówiąc, każdy punkt czasoprzestrzeni byłby w stanie widzieć każdy inny. Inaczej mówiąc, jak mamy te stany splątane i przeniesiemy jedną cząstkę gdzieś, to jak otworzymy jedną tutaj i zaobserwujemy, to już nie musimy się zastanawiać, że to jest taki paradoks, że tamta się odwróci, bo one mimo wszystko się prawdopodobnie widzą poprzez taką czasoprzestrzeń. Natychmiast, poprzez tego wormhola. Ale to wynika z teorii Archibalda Wheelera i z tego jego opisu czasoprzestrzeni. Natomiast z tego opisu można też wywnioskować taką właśnie sytuację, że to wszystko rządzi jakieś tam prawdopodobieństwo w tej skali takiej najniższej, a prawdopodobieństwo bywa takie, że jest takie, że gdyby mi się ten kubek przewrócił i to ta zawartość się wylała, to istnieje. Z punktu widzenia naszej termodynamiki niezerowe prawdopodobieństwo, że to się odwróci, ten proces, że kubek się postawi i się wleje ten płyn. No właśnie pytanie, czy biorąc pod uwagę entropię, to istnieje. No, myślę, że tu może być problem. Ciężko. Natomiast z punktu widzenia prawdopodobieństwa, tam te fluktuacje, one sobie tak lecą, ale może zaistnieć ta fluktuacja taka duża, że rozchwieje ten stan. Mhm. I to, niektórzy mówią, był właśnie początek wszechświata, że jakieś takie pierwotne, ta czasoprzestrzeń, ona już istniała. To też jest podłoże pod wieloświat, tak, bo jeżeli ona istniała i wtedy... Zobacz, trochę podłoże też pod taki wszechświat, no może nie statyczny wszechświat, ale przynajmniej ten kontener, w którym wszechświat tak, ewentualnie że, może że, się rozwijać. Może ten wszechświat jest rzeczywiście nieskończony, natomiast zobacz, z punktu widzenia takiego podejścia, tu, na tej dłoni, zobaczcie, tu, w tym miejscu dokładnie, który pokazuję... Nieprawda. W tym miejscu. I w tym też. I tu obok. I tu. Mogą zaistnieć warunki, że powstanie nowy wszechświat. I nawet nowy, go nie zobaczysz. Ale nie zobacz, no bo oczywiście powstaje wtedy nowa przestrzeń, która jest niezależna od nas. Au! Spopójmy dobrze coś i skoro, i przejdziemy sobie ale skoro, do modelu ekpirotycznego, tak, mój drogi. Skoro o tym powiedziałem i tak
tak może być, no to staje się zupełnie oczywiste to, co opisuje Jacek Dukaj w swojej perfekcyjnej niedoskonałości, w której cywilizacja jest na takim poziomie, że oni tworzą swoje własne zamknięte wszechświaty. Takie inkluzje z niezależną przestrzenią. Czyli, przestrzenie kieszeniowe z Baldur's tak, Gate. Tak, czyli to jest coś, co wykorzystuje Dukaj w swojej powieści, takiej no już postnaukowej, postludzkiej. Wspaniała książka, trudna, aczkolwiek warta polecenia, perfekcyjna niedoskonałość. Perfekcyjność jest bardzo ważna. Pierwszy tom trylogii Jacka Dukaja o człowieku przekraczającym człowieczeństwo, manipulującym biologią i kulturą, czasem przestrzenią i samą fizyką. Ale tylko czasem przestrzenią. Czasem przestrzenią. A zawsze kulturą. Wiesz, że to tak przeczytałem z pominięciem przecinka. Nie? Czasem przestrzenią. Ale to jest właśnie też gramatyka. Tak. Kurczę. Nie, okej, okay, więc i teraz jest z tym największy problem. Z próbą opisu tego właśnie, tego momentu, kiedy to wszystko się zaczęło. Więc kosmologowie, którzy mają problem z zaprzęgnięciem tych mechanizmów fizyki kwantowej do początków wszechświata, niektórzy skłaniają się do tego, że ten wszechświat się tam jakby narodził, ale on się narodził w pewnym momencie, że nie cofamy się jakby do końca. A z tego już tylko krok do stwierdzenia, że no skoro narodził się w pewnym momencie, to może ten moment albo trwał nieskończoność, albo jak czas będzie biegł w jedną czy w drugą stronę, no to skoro narodził się, to równie dobrze mógł w drugą stronę się w tamtych czasach, mówię, w tamtych czasach. Ale nie mógł się do końca. Więc nie mógł, tak, nie kurczył odbić się i jakby powstaje takie gardło. To nasze gardło naszej niewiedzy, tak? Czyli nie dochodzimy do punktu, w sensie matematycznym, punktu, żeby z tego punktu wyjść, tylko dochodzimy do jakiegoś takiego zwężenia, tego dramatycznego zwężenia, w którym mamy te parametry Plancka. No i nie wiemy, co dalej. I problemem zajął się między innymi Michał Heller, który pokazał, że wszechświat, który z punktu widzenia całości daje nam możliwość snucia domysłu, że będzie się rozszerzał do pewnego momentu, a potem zacznie się kurczyć, że on się nie musi kurczyć, że nie musi to być jednorazowy akt tworzenia i kurczenia, tylko on pokazał matematycznie. Jezu, jak kupiłem książkę z tym opisem, nic nie zrozumiałem. Po prostu i do dzisiaj do niej nawet nie zaglądam, bo myślałem, że będzie to taki kolejny esej Hellera. Kupiłem ją, otworzyłem, a to było dowód, lemat, dowód, kurczę, sama matematyka i to na poziomie przywieź po prostu. Przywieź to kiedyś, ja z chęcią zobaczę, nic prostu, nie będę rozumiał. Osobliwy zobaczę, wszechświat, tytuł Osobliwy Wszechświat. Ale kiedyś przywieź. Będziemy coś o wszechświecie jeszcze robić. Dobrze. W każdym razie Heller pokazał, że można przesmyknąć się z kontrakcji do kolejnej tego rozwoju, do kolejnego wielkiego wybuchu bez jakiegoś tam uciekania się do sztuczek, tak? Do takich jakichś matematycznych dziwnych gimików, zagrywek. On to pokazał na bazie. Dla mnie to jest jedna wielka sztuczka, bo tak jak powiedziałem, ja tego nie zrozumiałem w ogóle z punktu widzenia matematyki, wiesz, niczym dziecko oglądające tak wystąpienia prestidigatora. Dlatego niestety kosmologowie to są jak modelki i to wielu mówi, że trzeba mieć bardzo czysty i dobry matematycznie umysł i gdzieś tak w wieku 30 lat już ten umysł jest za stary i już jest niezbyt sprawny. Więc najlepszy. Albo może nie tak otwarty na. Pewnie tak. Nasz koncepcję z pogranicza. Ale przede wszystkim, bo ja się na studiach zainteresowałem bardzo mocno kosmologią, ale niestety to już było za późno. Czyli co, już masz swoją ulubioną szynkę i tak. Tak, było za późno, żeby rozpocząć studia
matematyczna. Niestety, moi drodzy, jeżeli ktoś chce być kosmologiem, to dzisiaj powinien studiować fizykę, astronomię, ale także matematykę. Bez głównie matematykę. Tak. Słuchaj, model ekpirotyczny to już takie, bym powiedział, najbardziej odjechane koncepcje. Koncepcja Bran, czyli tutaj bardzo mocno wchodzimy w to, o czym mówiłem, że się znowu odchodzi od tego, przynajmniej takie głosy gdzieś tam czytałem, czyli teorię strun. Czyli tych takich najbardziej podstawowych, jakichś, nie wiadomo nawet do końca czego, jakichś strzępków energii, które mają drgać i w zależności od tego, w jaki sposób drgają, w jaki sposób się łączą, to mamy na przykład taką, a nie inną cząstkę, czyli taki kwark albo, nie, albo inny kwark i to się potem łączy w jakieś tam większe struktury. Natomiast model ten zakłada, że poza tym naszym planum, że tak powiem, w którym istnieje nasz wszechświat, istnieje nieskończenie wiele takich planów, takich bran tak zwanych, czyli takich membran, nie wiem no z czego nawet złożonych, właśnie takich mega strun. To się przybliża dwuwymiarowymi strukturami, ale to są struktury więcej wymiarowe. Tak, i w momencie, kiedy czasami miałoby dochodzić do zetknięcia takich bran, to właśnie mówimy o tym momencie wielkiego wybuchu, czyli tutaj jest taka próba wyjścia poza to, czego nie jesteśmy w stanie policzyć nawet. Tak naprawdę. No bo nasza matematyka niestety siada w tym momencie, nasze teorie niestety siadają w tym momencie początku. Więc taka ciekawostka też Michio Kaku te tematy rozpatrywał w swoich książkach swego czasu. Ale no mówię, to już są takie bardzo odjechane koncepcje, bo to możemy liczyć tylko do pewnego momentu. Potem to już jest założenie, goni założenie, proteza goni protezę i może dlatego też się nie rozpatruje tego aż tak bardzo, nie? No tak, ale to jest też jedna z tych koncepcji wieloświata. Ten wieloświat kwantowy, który jest taki no, bardzo, bardzo sympatyczny, który mówi o tym, że jakby prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń jest równe, co za tym idzie w każdym momencie, w każdym punkcie czasoprzestrzeni, może ta rzeczywistość przyjmuje wszystkie możliwe wartości. Czyli w każdym momencie wszechświat jakby rozchodzi się i wszystkie możliwości są w nim, te kwantowe możliwości są w nim realizowane. Tam gdzieś widziałem wyliczenia, że to jest od momentu tam takiego przyjmowanego początku, tak, tego wszechświata, momentu wielkiego wybuchu, jeżeli byłoby to realizowane, to tych wszechświatów by było tam 10 do potęgi 800 czy ileś. To jest gigantyczna liczba i szacuje się, że w znanym nam wszechświecie tych atomów jest tam 10 do 80 potęgi. No, czyli jakby każda jakby możliwość. Dla mnie to jest fenomenalne, no bo wiesz, nawet teraz ten wszechświat w każdej sekundzie, czy wręcz w każdym tyknięciu zegara tego plankowskiego realizuje wszystkie możliwości. I ja, mnie bardzo bawi ta możliwość, w której w pewnym momencie walę cię w nos na przykład. Co ty z tym a masz? A ty mi oddajesz, nie? Ten, jak to się nazywa. Albo nie, albo wstaję, wychodzę, przewracam się i uderzam głową w kant. Pop MMA. Pop MMA, tak. Taki... Słuchaj. Ale ten wszechświat jest zrealizowany. Gdzieś tam jest pewnie, nie? Tak. Gdzie taki wrestling. W tym odcinku mówiliśmy o wrestlingu. Chyba będziemy mówić, bo ten wcześniej puścimy. No tak. Więc będziemy mówić o wrestlingu, więc to właśnie w tym wszechświecie. Co jest, takich ciekawostek wyszperałem jeszcze. Może nie początku wszechświata, aczkolwiek też mocno o nią zahacza, ale działania wszechświata, taka teoria tworzona przez pana Hannesa Alfvena i Oskara Kleina. To były lata 60., 70., elektryczny wszechświat, nie wiem, czy słyszałeś. Nie. A, widzisz, to cię zaskoczy. Elektryczny wszechświat, to taka była teoria, Electric Universe Theory. No to była taka teoria, która mówi o tym, że działanie wszechświata jest zgoła inne niż to, co mamy teraz jako obecną teorię działania wszechświata, czyli reakcje jądrowe zachodzące w gwiazdach, jakby rzeczy oczywiste, nie? Oni próbowali to troszeczkę jakby skontrować i zastanawiali się, bo to byli też fizycy plazmy, czy to nie jest czasem tak, że te przepływy prądów po prostu we wszechświecie, w tych filamentach, o których tutaj wspominaliśmy i tak dalej, są odpowiedzialne za to wszystko, co widzimy, że gwiazdy właściwie elektrycznie by działały bardziej i te silniki byłyby elektryczne niż
niż termojądrowe. Oczywiście jakby na wielu płaszczyznach i polach zostało to obalone, no bo jakby tych puzli jest więcej po innej stronie, ale taka ciekawostka, o której warto było tutaj też wspomnieć, zwłaszcza, że ostatnio miało renesans to podejście. Jeden z takich fizyków próbował gdzieś tam to mocno promować. Nawet to mówili, że no przecież to musi być prawda, skoro utytułowany fizyk z nagrodami gdzieś tam dostał nagrodę nawet za to, no to, to musi coś w tym być. Okazało się, że to była nagroda w konkursie informatycznym za coś zupełnie innego. No ale ludzie lubią sobie bohaterów tworzyć w każdym, że tak powiem, w każdej epoce. Zarówno galaktyki, jak i gwiazdy napędzane miałyby być przez duże prądy elektryczne przepływające przez międzygwiezdną, międzygalaktyczną przestrzeń, miały tworzyć takie ogromne sieci plazmowe i te właśnie filamenty dzisiaj obserwowane to nie miałaby być po prostu materia i nie miałyby się tam dziać te rzeczy, wiesz, które się dzieją. W kosmologii bardzo ważne, dużo było takich, ja mam ten właśnie zasada kosmologiczna, to Edward Milne wspomniany przeze mnie w 1933 roku wprowadził, a tą zasadę kopernikańską dopiero w latach 60. została ona wprowadzona. Natomiast Paul Dirac w 28 roku pokazał, że istnieje antymateria, że pewne założenia dają możliwość istnienia antyelektronów, a co za tym idzie antymaterii. I zaczęto się zastanawiać, no dobrze, jak był wielki wybuch, wykreowała się materia, no to co, wykreowała się też antymateria, tak? Tak. No bo jesteśmy w stanie kreować antymaterię, dzisiaj obserwujemy antymaterię jako wynik działania pewnych procesów choćby w akceleratorach i innych zjawiskach, które zachodzą. Gdzie więc ta antymateria jest w kosmosie? Powinno być porówno materii i antymaterii. Jeżeli ładunek ma być na zero, tak, no to powinno być porówno. No dzisiaj jest na zero, no bo protonów powinno być mniej więcej tyle, ile elektronów, tak, w znanym nam wszechświecie. Ale chodzi o te antyelektrony i antyprotony. Gdzie one są? Czy te galaktyki, które obserwujemy gdzieś, czy one są z antymaterii? W ogóle ciekawostka na temat antymaterii, nie? Bo jakby też ludzie często mają wrażenie, że antymateria to jest jakaś antygrawitacja i tak dalej. Nie, no to jest jakby inny ładunek elektryczny cząstek antymaterii w stosunku do naszej. Właściwie coś zbudowanego z antymaterii mówiłoby o nas, że my jesteśmy antymaterią. Natomiast ostatnio dopiero, nie wiem czy słyszałeś, udało się eksperymentalnie potwierdzić, że antymateria zachowuje się w polu grawitacyjnym tak samo jak materia. Że do tej pory to było jakby taką oczywistą oczywistością, to było zakładane, jakby wynikało, ale eksperymentalnie dopiero się w roku Anno Domini 2023 udało to potwierdzić. Więc też ciekawostka, nie? Że to nie jest takie proste i dość eluzywne, żeby niektóre rzeczy potwierdzić. W ogóle a propos tego elektrycznego wszechświata jeszcze, bardzo mi się podoba to, co postulują też ci twórcy tej teorii. Formowanie się kraterów na księżycach i planetach w tejże teorii tłumaczone jest nie uderzeniami meteorytów, no bo tam jakby ta grawitacja i to wszystko jest inaczej pojmowane, a wyładowaniami elektrycznymi, które uderzają w powietrze i odparowują materię, tworząc właśnie takie kratery. Co jest jakby, no widać, że ta teoria nie ma zbyt wiele... Ta hipoteza tak naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, bo my przecież nawet obserwujemy uderzenia meteorytów, które wywołują właśnie takie zjawiska jak kratery na powierzchni innych ciał niebieskich. I tyle. Oj, z tym wszechświatem takim właśnie jeszcze z tym rozwiązaniem, tak, tego przejścia, to może to będzie taka tylko zajawka. Ja jeszcze raz przypomnę, jak sobie na początku zażartowałem, tak? To by rozwiązało dużo spraw, byśmy się nie zajmowali problemem, tylko zajęli się czymś normalnym, czyli tam, nie wiem, struganiem kołków. Jedzeniem węgorzy na albo, przykład. Albo elektrycznych. Sushi. Elektryczne sushi. Węgorze, elektryczne sushi. W elektrycznym wszechświecie jest tylko natomiast, węgorze elektrycznego. Natomiast sushi. Właśnie jedno z tych rozwiązań, gdzie gęstość jest tam odpowiednio duża materii, sugeruje, że wszechświat powstał, będzie się rozszerzał do pewnego momentu, wyhamuje i zacznie się kurczyć. Tak. No i właśnie tutaj jest ten jakby to pole do popisu, no bo jak się skurczy do pewnego momentu, no to może się tam troszkę wypłaszczy i bach, i znowu się rozszerzy, tak?
i wprowadzono też takie, taki wszechświat pulsujący w kosmologii. No i bardzo szybko zauważono, że w kosmogonii takiej hinduskiej, w wierzeniu, w wierzeniach, że istnieje pojęcie dnia Bramy, że tam Wisznu tworzy, Brama podtrzymuje, a Shiva niszczy, no i po dniu Bramy następuje noc Bramy i nowa kreacja, i że oni już dawno wymyślili w swoich wierzeniach coś, co my nazywamy tym wszechświatem pulsującym. Co więcej, to takie też jest no, dosyć wesołe, że jak ktoś tam policzył, tak, ile powinien trwać ten dzień Bramy, to wychodzi mu mniej więcej ileś tam miliardów lat, że to jest dosyć zgodne z tym, co dzisiaj tam się mówi o wielkości i wieku wszechświata. Ja bym to sprawdził, bo to często, wiesz, są takie właśnie historie, że coś tam wychodzi, a potem jak ktoś w końcu to policzy, pojęcie kreacji świata, jego podtrzymywania i niszczenia, tak, czyli Wisznu, Brahma i Shiva, ta trójca wielka w hinduizmie, to jest fakt. Tak? Leszek, jako taki wielki fan hinduskiej kosmogonii, to powinniśmy zrobić taką grafikę, byś mógł sobie wrzucić. Jak, mam wiele rąk. Tak, jak bóstwa te hinduskie. W każdej będziesz płytę inną trzymał. To jest dobry pomysł. Płytę, książkę. Zrobimy coś takiego. Tak jak Shiva trzyma tam ten róg, miecz, swoje dziwne rzeczy. Accelerando, tak. Parę płyt. Astrofazando. Dokładnie. Słuchaj, kończymy. Pokaż, co tam jeszcze przyniosłeś, żeby się nie zmarnowało. Wiesz co, wziąłem książkę, którą bardzo chciałbym zaanonsować. To jest książka w miarę świeżo wydana, dlatego że jest tu wybuch, tak? Mhm. No, wiedziałem, że będziemy coś tam o wielkim wybuchu mówić, a tu jest wybuch jądrowy. To jest książka, to jest jedna z absolutnie... Czyli coś zupełnie innego. Zupełnie co innego, natomiast jest świetnie napisana. Książka, której akcja rozgrywa się w czasach zimnej wojny, napisana została w 1959 roku przez Pata Franka i opisuje to napięcie i wreszcie wybuch wojny atomowej. Tak? Jest to jedna z tych pozycji, które na bazie tego strachu atomowego kiedyś powstały, ale wydaje mi się, że warto po takie lektury sięgnąć i zobaczyć, czego bali się nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, nie wiem, w jakim jesteście tam wieku i jak to wygląda. Natomiast fajnie napisana, dużo jest takich bardzo sympatycznych w tej narracji książki. To jest taka trochę może podobna, bo tutaj się przeplata fabuła z różnymi opisami takimi. Tutaj oczywiście nie ma takiego rozdzielenia, ale jest bardzo dużo nawiązań do różnych jakby filozoficznych, do różnych historycznych sytuacji, więc skarbnica wiedzy, świetna fabuła, bardzo dobrze się tę książkę czyta. A jeszcze na koniec, skoro przywiozłem te płyty, to je pokażę. Nie, jedną tylko. Tylko jedną? Bo inne się przydadzą do innych tematów, a tak to już przepalimy. Więc wybierz jedną dokładnie. Zobaczę tutaj. To wezmę to. To jest Lunatic Soul. Czyli to jest pan Duda. Ten Duda? Tak, to jest ten Duda. Oczywiście, to jest Duda z Riverside. Gitarzysta, basista i wokalista z grupy Riverside. Nie myślałem o innym. Nie, Andrzej. On nagrał płytę i ja tę płytę też ją mam, ale nie pokażę wam na razie. Pokażę ją innym razem, bo jest za świeża. To jest nówka zupełna. Duda nagrał niedawno nową płytę i wydał. Natomiast jest też twórcą projektu Lunatic Soul i wydał kilka płyt. Ta jest Under the Fragmented Sky, czyli pod tym pofragmentowanym, jak to inaczej po polsku powiedzieć, podzielonym niebie. No i może to być taki symbol naszego widzenia kosmologii, tych różnych modeli, tak, że to niebo jest takie jakby takie dziwne. Riverside miał bardzo fajną płytę Love, Fear and the Time Machine jeszcze. Tak. Że warto a to jest najnowsza płyta Riverside. Jak się bił. Ale wiesz co, ale powiem ci, ojeny, to jak wielki wybuch wygląda. O nie, to... To trzeba pokazać. To trzeba, wiesz co, wyciągnę ją, żeby tutaj zobaczyć, jaka jest ładna, te grafiki, to wszystko, ale sama płyta wygląda jak taki wielki wybuch. Popatrzcie, takie bum, bum. No i naplułeś i teraz już nie będzie dobrych basów.
Słuchajcie, moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście z nami. Tutaj macie datę następnego Pop Science, na które serdecznie was zapraszamy. Leszek DJ też was tutaj żegna. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia.